Hej, napychy. Tak. I am logged in. You're logged in? Jesteś logged in? Aha. Dobra. I jak się robi full screen? Jakim przyciskiem się robi full screen? Dobre pytanie. F11 nie? Czekaj. Ktoś na czacie będzie wiedział. Ktoś na czacie. F11 piszą. Yes, jestem. Dobra. Witam. Mm-hmm. Czekaj. Leśna nimfa tam. Jesteś? Czy masz skin? Nie! Nie! Okej, okay, powiedziałem Kasi, że można zrobić skina własnego i Kasia chyba. Nie zrobiłam własnego, bo okazało się, że to jest strasznie trudne, wiesz? Muszę się przyznać, że go po prostu ściągnęłam. Ale stwierdziłam, że. Zajebisty. Dobry. Dziękuję. W jest sensie... dobry. W sensie trochę nie do lasu, tak? Na ten survival, który będziemy uprawiać tutaj. Nie mówiłeś, że idziemy do lasu. Ja myślę, że to się robi w Minecrafcie. Tylko nie wiem, no ja się ubrałam do kina. A my idziemy dobra. Do lasu. Słuchaj, pierwsza tak, rzecz. Dokładnie tak chodzę do kina ubrana jak coś. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w Minecrafcie. Co to jest? Robimy test. Co jest? No słuchaj, musimy... Okej, czy wiesz, na czym polega Minecraft w ogóle? Nie. Okej. Na razie wiem, że można ładną skórkę ściągnąć. Dobra, więc tak. Lewym przyciskiem uderzasz w bloki. Mhm. Przytrzymaj. Tak z pięści? Tak. A. O, i gdy rozbijesz blok, to go dostajesz. Możesz go później prawym przyciskiem myszy położyć, gdzie chcesz. Mogę tu? Okej. Okay. Odblokowała umiejętność gry w Minecraft. Spytała, czy mogę tu, gadem. Dobra, więc teraz kolejna rzecz. Drewno jest ważne. Tu masz drzewo. Bij drzewo. Mhm. Mhm. Nie bij mnie. Bij drzewo. Dobrze. Dobrze mi idzie. Świetnie, fantastycznie. 1766 osób mówi, że świetnie idzie ci bicie drzewa. Weź, wciśnij teraz E. O, sorry, nie wiedziałam, że to naprawdę da się bić ludzi. Da się. Zrobiłaś to już drugi raz. Myślałam, że tak metaforycznie. Nie, to było całkiem realne. Poczułeś. 97-letnia lublińska kobieta dalej serwuje dirt w staromodny sposób. Fajnie było. Ale... Dobra, słuchaj, bierz, wciśnij E. Ciśnij no, dobra, masz teraz ten log, spruce log, nie wiem czy po polsku czy po angielsku krasz. Co mam? Nic nie mam. Nic w ekwipunku powinnaś coś mieć, nie masz? Nie mam, nie mam. Może za mało biłam drzewo. Może nie jeszcze podniosłaś raz. Tych rzeczy. Tak, będę mogła. I teraz podejdź, wiesz, żeby to podnieść. Tak, podejdź do tego. O, i teraz masz. Bliżej. Dobra. I teraz wciśniesz E. Ej, czemu to drzewo wisi w powietrzu? Teraz. Wiesz, to były inne czasy, kiedy tworzono tą grę. Bez grawitacji czasy, rozumiem. Tak. Mam w ekwipunku to coś. Dobrze. Przepraszam, jest tak śmieszne, że nigdy nie grałeś w Minecrafta. Tego nie wytłumaczysz, to prawda. Niektóre rzeczy po prostu się przyjmuje jako coś, co... Jest dużo modów, okay, które no. dają grawitację jak coś, ale jest to bardzo wymagające, bo to jest napisane na najgorszym silniku możliwym, czyli na Javie. Nie każdy dorastał z Minecraftem, Bartek. Niektórzy, nie wiem, chodzili na dyskoteki w dzieciństwie. Co brzmi gorzej niż Minecraft, to be honest, ale dobra. Weź sobie, wciśnij teraz E i masz tam te logi. Mhm. Mam. I możesz teraz na górę do craftingu je dać. Mhm. Do takiego, gdzie masz te cztery i możesz je zamienić na deski. Tak zrobiłam. Super. Weź teraz sobie te deski tam na dole, gdzie masz hotbar. Mhm. O, i teraz możesz nimi budować. Mhm. Prawie wszystkie myszy. To ja odłożę je tam, skąd je wzięłam, z tego drzewa. Da się? Prawie wszystkie myszy, tak. Bono, dziękuję za suba. Prawym. O! Nature is healing. Jej! Zielony ład.
Czuję się jak Alaska z The Cares. Co za potężny stream nie oglądałeś, no, chociaż mówiłam milion razy, żeby się oglądał. No, jeszcze nie widziałem. Pizza Steve, dziękuję za suba. Może cię zachęcę do oglądania The Cares. Emma Stone gra tam laskę, okay, która prowadzi obejrzę. Swój własny reality... Poczekaj! Prowadzi swój własny reality show i on się nazywa Flipantropy. I jest o tym, jak ekologicznie flipować mieszkanie. Okej. Okay. Dobra, dobra, świetnie. Obejrzę, dobrze. Sorry, jestem za bardzo rozbawiony faktem, że idziesz budować swój pierwszy domek w Minecrafcie zaraz. Domek? Ambitnie. No, może dawaj. Ławkę najpierw, nie wiem, karmix, nie bij mnie. Nie, daję ci więcej drewna. Lecisz. A, dziękuję. I pokaż co mam skin? Robić? To jest mój skin. Haha. Wybuduj domek, prawie wszystkie myszy. Masz wielki napis GF na plecach. Mam. Wcześniej było to JX. Oby tego, tak, obym tego nie musiał zmieniać. Zrobię ci trochę miejsca. Czy to jest śnieg? Tak, to jest śnieg. Można go zbić. Jeśli zbija się go łopatą, to wtedy dostajesz kulki śniegu, które mi możesz rzucać. Śnieżki. Uuu, ale nie mamy łopaty. Nie, jeszcze nie. Ale możemy jedną zrobić. Czego? Dobra. Dawaj, wciśnij E. Nauczymy cię kraftowania. Nauczymy cię kraftowej części Minecrafta. A, słuchaj, ale nie robiliśmy jeszcze miningu. Nie wiem, czy możemy przejść do craftingu. Najpierw trzeba się craftingu, zanim nauczysz się miningu, ponieważ nie możesz minować bez craftowania. Nie. Dlaczego jest to wskazane. Dlaczego to się nazywa craft mine? Dobre pytanie. Powiedziałbym, gdy to było dobre pytanie, nie mam pojęcia. Zrób, chodź. Chodź. Co zrób? Idę, czekaj, gdzie jesteś? Weź, wciśnij E. Śnieg! Jezu, jak ładnie! Wow! Faktycznie jest ładny. Czy ty powiedziałeś, że Minecraft jest ładny? Zaczyna się. Śnieg pada. Zrób deski. Dobra. Co miałam zrobić? Już jestem skupiona. Zrobiłam. A nie, masz już deski. Zrób kijki. Jak mam zrobić kijki? Widzisz tutaj to, co postawiłem? Albo nie, musisz sama zbudować w sumie. Weź do tego craftingu, który miałeś wcześniej. Aha. I zrób z czterech desek crafting bench. Czyli połóż cztery deski tak w takim kwadracie. Jak wziąć akurat cztery? Gdy... A dobra, już wiem. Albo nie wiem. Albo wiem. Możesz chwycić całość i później prawym przyciskiem myszy kładziesz po jednym. Zrobiłam to, zrobiłam. Dobra. I postaw crafting. Sama nie musiałeś mi mówić. Totalnie nie. Tu. Okej, to ty. Nie, to zombie. Zombie. Nie, odsuń się. Gadaliśmy o craftowaniu tak długo, że już jest noc. Dobra, trzeba zrobić jakąś lepiankę szybko. Czy ty nie żyjesz? Tak, nie żyję, ale zespawnowałem się niedaleko. Tu jestem obok. Dobra, mam rzeczy. Wiesz co? Chodź, odejdźmy stąd. Reszta nauki będzie w lepiance jakiejś, bo w nocy nie powinno się być na zewnątrz w Minecrafcie. Zapraszam kurwa do lepianki. Tu zbudujemy. Dobra. Czuję się jak młody Simba, który idzie z Rafikiem przez dżunglę. Wokół są hieny. Dziękuję, Hiper. Okej, okay, zapraszam. Ładnie tu u ciebie. Tak typowy, powiedziałabym. Typowe mieszkanie u faceta. Nie rób mi tego teraz. Karolak, dziękuję za suba. Dmuchany taki jeszcze. No, na podłodze. Tapczan od mamy. Telewizor stojący bezpośrednio na ziemi. Nie na żadnym stoliku. Bez prześcieradła. Tak, tylko 3000 zł miesięcznie plus opłaty. Dobra, i to jest lepianka zrobiona. Ej, dobry jest vibe tutaj w sumie z tym deszczem. Widzisz, człowiekowi nie trzeba, nie jest dużo potrzebne, jeśli nigdy nie zazna nic lepszego. Właśnie,
Wysyłałeś mi jakieś takie mema o tym, że dziewczyny wyśmiewają tak, jak żyją faceci, bo zazdroszczą, że tak niewiele im potrzeba do szczęścia. Dokładnie. To jest moja opinia. Can never feel the joy. Nie, no dobra baza. Dobra baza. Prawie jak ta, co mieliśmy ostatnio w Power Wash Simulator na placu zabaw. Oje. Oh yeah. Strefa gaslightu. Obejrzyjcie sobie zapis, bo ty wrzuciłaś, nie? Ten zapis na... Wrzucałam, więc na Babis Media Live na YouTubie. Tak, więc... Zapraszam. Minecraft jakby... Tutaj wszędzie jest strefa gaslightu. Okej, crafting table postawiony. Teraz patrz, robię. O, wykopałeś dziurę na kasie. Super, cieszę się bardzo. Dziękuję. Daję ci kill off. Czas na mine... Część Minecraftu. Ej. Czy jestem gotowa? Myślę, że tak. Nie będziesz bardziej gotowa raczej. Ale jak dałeś mi już? Mam Tak. Rzuciłem ci. Powinnaś mieć go w ekwipunku. Nie mam go w ekwipunku. Mam sznurek i ziemię. Tak gdzie on się... Co się z nim stało? O! Halo? O. Wywaliło cię? No, wywaliło mnie teraz z jakiegoś powodu, no. Ty, może coś jest nie tak z tym serwerem. No. Może powinienem dać więcej RAMu. No właśnie. Masz go wykuł. Ale ja zrobiłem drugi też zaraz po tym. Dobra, spróbuj dołączyć jeszcze raz. No jesteś. Dobra. Jestem, dobra. Dobra, to rzucam ci. Sprawdź teraz, czy masz wykuł. Ja mam. Okej, czyli mam. Jednak. Dobra. Więc tak, tutaj co mamy pod sobą, to też trzeba rozpoznawać, jakie bloki mamy. To jest żwir. Żwir kopie się ręką. Nie używa się kill-offa na żwirze, bo tylko niszczysz sobie kill-off. Więc tu na razie możemy kopać łapkami. A później, gdy już dojdziemy do kamienia, to zaczynamy używać kill-offa. Jak nie używać kill-offa? Weź po prostu zeskroluj na miejsce w... A, ze scrollu, dobra, mam. Aby... Gdzie my kopiemy i czemu jest tu tak ciemno? Jest tak ciemno, ponieważ to był bardzo w ogóle zły pierwszy dzień w Minecrafcie. Nie znaleźliśmy w ogóle węgla. No, fatalnie. Ale nawet nie szukaliśmy za bardzo. No, tak. Skupiliśmy się na tym, że jest bardzo ładnie, bo jest zimowo. Nie przeżylibyśmy nawet dnia na zewnątrz. To były dwie sekundy podziwiania śniegu. Myślę, że gdybym znalazł się w takiej sytuacji survivalowej, to bym po prostu usiadł nad rzeką i się zachwycał, że Jezu, wreszcie bez tej technologii, a później bym umarł. Bo zbyt długo byłem skupiony na tym, jak jest fajnie. Nie ogarnąłbym sobie schronienia. To by była ładna ostatnia myśl przynajmniej. Dobra, zobaczmy, czy... Ja... Zależy, czy byłaby to po prostu katastrofa, czy apokalipsa zombie. A, to też jest inna kwestia. Jakby była apokalipsa zombie, myślę, że jednak dołączyłabym do strony zombie, tylko dlatego, że jestem dość mało asertywna. Generalnie peer pressure działa na mnie dość intensywnie. No tak, tak. Ale przekonujące są. Tak. Trochę Terraria mnie przygotowała na to wszystko, wiesz? Musimy kiedyś oprowadzić stream po naszej krainie w Terrarii. Totalnie. Może dzisiaj nawet jest w sumie? Piękna. Po Minecrafcie? Kurczę, dobra, czekaj. Co my tu robimy? Weź mi wyjaśnij, co my tu robimy? Bo siedzimy w jakiejś ciemnej dziurze, kopiemy nie wiem w jakim kierunku, nie wiem po co, jest ciemno. A, po pierwsze, weź sobie opcję Video Settings i możesz tam sobie zwiększyć brightness. Aha, okej, myślałam, że jakąś pochodnię wykraftujemy albo coś. Znaczy też, ale generalnie jakby poziomy jasności są tu bardzo ciężkie, więc. Ja na streama też muszę mieć większą jasność jak coś, nie po to, żeby cheatować jak coś, po prostu żeby lepiej widzowie widzieli jak coś, ponieważ w różnych warunkach oglądają na różnych monitorach jak coś. Dobra, generalnym celem Minecrafta jest zabić smoka. A to jest cel, który został dodany jakby po jakimś czasie. Aha, no bardzo, okay. Wiem, bardzo hobbit, coded. To jest... Zaskoczyłeś mnie trochę. Tak. Cel, który został dodany po jakimś czasie, bo ludzie narzekali, że gra nie ma celu. Aha. Ale takim prawdziwym celem Minecrafta jest po prostu przeżycie, budowanie Rody. I... Bycie przyjaciół. Dokładnie.
Chyba już się... O, już dzień wstaje, zobacz. Jest ładny wschód słońca za oknem. Oknem? No, 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 oknem, no oknem, Boże. Użyj wyobraźni, Kasia. No. Znajdź to dziecko w sobie, które... Które widzi ładny okno. Ładny dzień, mówisz? No pięknie. Słuchaj, trzeba się cieszyć tym, co się ma. Krewetka? Wiesz... Co? Wiesz, ja nie mogę wyjść stąd? Nie, bo musisz wiesz, rozwalić ten blok, bo ja nie możesz wyjść przez okno, Kasia. Jest to bardzo niemiłe nie ten... Sabarwiwr nie pozwala. Musisz tylko nosek, jak coś. Dobra, w sumie... Chodźmy znaleźć... Znaleźć jakąś jaskinię otwartą. Ustalmy więc, że to jest... Po co my kopaliśmy jaskinie, jak tu są jaskinie już wykopane? No bo nie, chcieliśmy coś zrobić podczas nocy, bo w nocy lepiej nie wychodzić na zewnątrz. Przez to, że... O, widzisz, potwory się spalają w świetle słońca. Tutaj jest szkielet, który próbujemy je zaatakować, ale... Czy utonę w wodzie? Możesz pływać w wodzie. A, to nie jest krewetka, to jest niedźwiedź polarny. To nie jest niedźwiedź polarny. To lis. A co to jest? To jest lis polarny. Tak, jeśli patrzymy na tą samą rzecz. Ej, on ma rybę w pysku, that's so cute. No, poluje. Dobra, coś, mieliśmy coś robić. Lisa chyba się też da udomowić. Ja jednak tonę. Bo musisz pływać. Zapomniałaś o pływaniu. Wciśnij spację. Jak? Spację. Cześć, się utopiła. Twoja psia skała została przeze mnie podpisana. Powiedziałeś mi. Odcinek zbiór punktów. Nie powiedziałeś mi, jak pływać. To jest zwykle dość naturalna mechanika. No. W sensie samo się pływa. Nie, to prawda. W FPS-ach jest to dość naturalna mechanika, bo dociska się spację. To jest sam przycisk, którym się robi skok. Zbrałem twoje itemki, nie martw się. O, jesteś blisko. Cześć. Cześć. Co było twoje? Ty masz... Czemu jesteś naszpikowany strzałami? A, długi dzień, wiesz. Twoje... You're unemployed friend on a Monday. Idziemy znaleźć kopalnię. Jakąś jaskinię. Dobra. Tu w sumie... Nie, tutaj nie ma. I też generalnie jakieś lepsze miejsce, bo ja nie lubię tego biomu zimowego. Jest zimno. Jakieś takie... Co ładnie jest. Dobra, ale... Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce. Tak, ja bym chciał jakiś taki ładny las. Otwartą Boys przestrzeń. Will tell you they know a place. No znam lepsze niż to. O, i o tym mówię, patrz. Mamy jakiś las tutaj. Tutaj widzisz tego gostka? Co nie patrz jest? Na niego. O, okay. Nie patrz bezpośrednio na niego. Nie trzeba mi dwa razy. A! Jezu, co jest? To jest Enderman. On atakuje, jeśli na niego spojrzysz. What the fuck, Bartek? What the fuck? Widzisz, to nie jest gra twojego dziadka. Minecraft jest... jakby ma przez to, jak no już trochę istnieje. Enderman jest oczywiście nawiązany do Slendermana. Nie powiesz. W podobnym okresie został dodany, kiedy Slenderman krowa. Był. Jest krowa. Krowę można dojść. Czy mogę patrzeć na krowę? Możesz patrzeć na krowę. As a treat. Czy Kasia może patrzeć na krowę, bo się patrzy? Bo się patrzy. Możesz. Muszę więcej drewna zebrać. Jakiego ma sesa? I love her. Poczekaj. Fucking love her. Okej, okay. Muszę... Hey. Hey baby. Kasiu? Tak? Cześć. Proszę. O. W tej grze trzeba jeść. Steki są bardzo dobrym źródłem jedzenia. Aha. Czekaj. No. No ja zbieram drewno. Popalujesz? Czy ja mam zabić tak... Chcesz przeżyć? What the fuck? Żeby żyć trzeba jeść. Nie, ściemniasz mi teraz. Jak ściemniam, przepraszam, a w prawdziwym życiu co... Patrz, spójrz na te dwa paski na dole, tak? Jeden to twoje życie, czerwone serduszka, a drugi To jakieś mięso. Twój pasek jedzenia. Ale ja w prawdziwym życiu nie jem steków i żyję.
gdyby gry były jak prawdziwe życie. Przed chwilą powiedziałeś, że to jest jak prawdziwe życie. Dobra, wkręcę cię trochę. Można przeżyć wegetariańsko? Ale dałeś mi miecz. No dałem ci. Do obrony. Nice. Kurde. Dobra, czyli robimy vegetarian run. No spoko. Może jest trochę ciężkie, ale damy radę. Ej kurde, co musimy w takim razie ogarnąć? Dobra, to ja zabijam trochę krzaków. O, grzyby można, faktycznie. Można jeść grzyby. A? Aha, aha. Ale z nich nie ma dużo jedzenia dobrego. Dobra, zrobię tak. Nowy kilof. I nowy... Dwie nowe siekierki. Dam je dla ciebie. Zajebiście. Gdzie jesteś? Kasiu? Tu. W lesie. Czekaj. No. Ja też. Dobra. Jestem. Więc tak. Zrobiliśmy siekierkę? Tak, siekiera. I drugi kilof. Lepszy niż ten drewniany. A ładniejszy? Tak, uważam, że tak, ponieważ ten kamień ładnie kontrastuje z drewnem. Dobra, lecimy dalej. To już jest lepsze miejsce, żeby tutaj się jakoś zadomowić. Nie, fajne jest, jest fajne. Zobacz, jakie ładne drzewo. Uuu. Z żółwymi kwiatkami. Ty, actually? Fajnie tutaj. Ładne, dobra, tu będzie nasz dom. Tutaj? Pod tym drzewem. Dobra, okej. Okay. Akceptuję to. Mi nie potrzeba wiele. Jest okazja, żeby mieć dom, biorę, jestem mileniasem jakby. Kiedy kolejna się zdarzy. A ziemię czym najlepiej kopać? Łapką. Rękami? Ręką, tak. Albo łopatą, jeśli masz, ale najlepiej rękami. Ale nie mam. Kop w dół pod tym drzewem, mówią. Co? Okej. Okay. No, dookoła drzewa musimy zbudować swój dom. Dobra. Ale przede wszystkim musimy czegoś posłuchać, Bartek. Musisz coś puścić. Okej, okay, co? Musisz coś puścić na YouTubie. Musisz puścić Kopcie Tunel. Dobrze. No, sorry, gramy w Minecrafta i nie zaśpiewać do tego Kopcie Tunel, ale też musisz puścić, żeby leciało. Żeś ty też słyszała? Tak, ale też żeby widzieli teledysk. Czekaj, jak to zrobić? Może Watch Together? Będzie najsensowniejsze. Dobra. Ty jeszcze chyba nie jesteś tak zaawansowany w lore Króla Lwa, chociaż słyszałam, że jesteś już początkujący. Jestem początkujący, tak. Jestem wprowadzony. Zostałem wprowadzony w fandom lore. Więc to już jest dość zaawansowany poziom, ale myślę, że będzie też dobrą zachętą dla ciebie, do dalszego zgłębiania tego wspaniałego uniwersum. Czekaj, jak to się nazywa? Gdzie to jest? Co to jest? Jak to? Ktoś ci wysłał na czacie. Tak? A to jest link od Burkiu, ja nie klikam linków od Burkiu. Okej. Okay. Nie znam waszych dynamik. O, czekaj, dobra, więc opuszczę. To 35 piosenek po polsku Minecraft. To foty, dobra. Nie. Czekaj, kopać tunel, ale w sensie, czy też lubisz kopać tunel? To jest to? Nie, to jest coś innego. Nie, kopcie tunel Król Lew 3. Dobra. Ja myślałem, że kopać tunel, bo to jest przeróbka Minecraftowa. Nie. Dobrze. Dobra. To jest dosłownie piosenka o kopaniu tunelu. Okej. Okay. Dobra. Jest. Faktycznie, dobra. Muszę tylko teraz zrobić tak. Skopiuj to. Wysyłam ci link na generalu. Nic ci tego nie zdejmie. Ej, właśnie, kurde. No, niestety, no, może być problem. A może jest wersja MIDI? MIDI wersja. Nie, to jest najlepsze rozwiązanie. Piszą, że nie zdejmie. Ja im nie wierzę. Dobra, to odpalam. Odpaliłaś sobie ten link? Nie. Nie, to chciałem puścić. To pójdź sobie w tle. Okej.
Gdzie ty mi to wysłałeś? Na mainie? Na generalu, o, na tym... O, dobra. Dobra, jesteś, git. O, sprytne. No. Dobrze, skipuję. Oh, yes. W ogóle za intro Matrix Studio, czekaj, muszę mi to pokazać. Czemu to ma Matrix Studio? Nie wiem, co kliknąłeś. Ale widzisz to? Nie no, to jest tak, Diga Tuna, to jest to. Diga Tuna. I love Diga Tuna. Co my tu mamy? Nasz majestatyczny zapyziały grajdą. Jesteśmy tak nisko w łańcuchu pokarmowym, że to już podziemie. To o nas. Gdyby nie było, że ściemniam, oddam głos moim rodakom. Tak, dosłownie! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Gdzie? Co? Gdzie? Co to jest? Nie mogą przeszkodzić nam. Wolna! Kopcie tunel, jak skończycie kopcie, większy tunel. Kopcie tunel, kopcie tunel. Przeszkodzić nam. Kopcie tunel, kopcie tunel. Panie, nikt nie ustanie! Wiemy, mogą przeszkodzić nam. Czy ja muszę teraz obejrzeć resztę Króla Lwa? Aha, co najmniej dwójkę. Okej. Chociaż to jest z trójki. No właśnie. Kolejny raz. Kasia, znowu się robi ciemno, a my znowu mamy tylko kawałek tunelu. Musimy się wziąć do roboty. Przeszkodzić nam. No, o tym jest ta piosenka. Okej. Okay. Tak, hieny mogą przeszkodzić nam. I to jest dobry vibe, to be honest. Podoba mi się. Dobra, słuchaj, musimy zrobić ten domek. No. Bo dobra, teraz ja nie wiem, że tu coś trzeba w tej grze. Znaczy, bo już jest ciemno, już się robi ciemno. I nie jest wszystko jedno. No. Dobra. No dobra, no ale kopię jakiś dół. Tak, czekaj. Musimy nadać jakiś kierunek. Ja zrobię ściany tutaj. Mhm. Tu postawimy crafting bench. O, jest, będzie speedrun z domku. A musimy jakiś zrobić. Bo jesteśmy już trochę oddaleni od spawnu, co oznacza, że jeśli teraz ktoś z nas umrze, to będziemy bardzo daleko ze spawnu. Ojej, widzę zombie. Masz mieczyk, Patek. Napierdalaj go. Napierdalaj Patek. Go! Masz miecz! A czekaj! Umrę. Kurwa. Dobra, schodź do, na dół. Dobra, chuj, chowamy się, pierdolę. Co się dzieje? Surykatka grindset, słuchaj, chowamy się. Czekaj. Zajebisty drugi dzień. Kopcie tunel. Muszę coś zjeść. Chiny mogą przeszkodzić nam zdecydowanie. Zjedz coś, ale nie mogę, nie mam nic do jedzenia, bo Kasia mi zakazała zabijać krowę. Implied, że nie wolno je zabijać i teraz mam kurwa jednego grzyba, który nie mogę nawet zjeść, mogę tylko postawić. To jest wszystko, co mamy, Kasia. Cztery bloki kwadratowe przestrzeni i grzyb, Kasia. Kurwa. Ja nie wiedziałam, że jest taka trudna grama. Dobra. Nie wiedziałam, że jest taka stresująca. Jak student w Warszawie, cztery bloki kwadratowe miejsca i grzyb. Dobra, kopmy tunel. Dobra. Kopmy tunel. Zobacz, zrobimy taką... Nie, kilofem już tutaj, bo tu już jest, jak widzisz, dobra. Kamień. Robię taką... Nie widzę, bo jest wszystko ciemne. Robimy taką... Czekaj, bo w sumie może chyba mogę mieć wystarczająco drewna. O! Nie mam, bo... A nie, mam. Hold up. Okej, okay, mogę zrobić nam torcze. Ponieważ jest sposób. Nie mamy węgla, co prawda, ale... No. Z drewna, z pieńków można zrobić... W piecu. Czekaj, się robi piec. Aha, muszę zrobić crafting table. No, słuchaj. Wchodzę właśnie w głębiny moich wspomnień nastoletnich co do tego, jak się craftuje rzeczy w Minecraft. I jeśli do... Nie, to jest... Nie, to nie to. Ekologiczne paliwo, dokładnie.
Mogę zrobić węgiel z drewna. A z węgielka można zrobić torcz. Dobra. Później poprzestawiamy te rzeczy. Na razie trochę wygląda gównianie, ale teraz mogę dać to. Jest, dobra. Piec się pali. No. Wow. Zaimponowałeś mi teraz. Pierwszy raz, kiedy komukolwiek zaimponowała wiedza z Minecrafta. Więc bardzo mi miło. Okej, nie za dużo napaliłeś w tym piecu, ale... Już to dobra. Dobra, już. Grzyba tam upiec? Da się? Czyli gdzie ten grzyb? On jest tutaj. Nie, słuchaj, to jest jak pierwsza 10-centówka Sknerusa McQuatcha. To jest symbol. Czy my tu jesteśmy zamknięci? No tak, no bo na górze są potwory. Nie otworzę tego. Możemy tylko w dół kopać. Bartek, no? Bartek, widziałam taki film. Czy tam na pewno są potwory? Tak, Kasiu, totalnie, tam są potwory. Nie, słuchaj, możemy pograć w planszówki. Słuchaj, możemy obejrzeć jakiś film, mam dużo kolekcję. Naprawdę, jest mega dużo potworów. Usiądź sobie. Napaliłeś w piecu, no, tak, w ogóle twój telefon się rozbił, zgubił się, twoja rodzina nie żyje, jak coś, no. Jak coś. Jak coś. Ale nie z mojej winy. Dobra. To był dobry film. Czy teraz powiedzieć, o jaki film chodzi, to jest spoiler? Nie wiem. Oh fuck, no, nawet nie możemy, ale wiesz co, nie musimy. Jasne. Bo taki sam wątek jest też w serialu 24 godziny. O! W którym sezonie? Chyba w drugim. Nie oglądałem nigdy. Ale to on się dzieje real time, prawda? To jest w tym dobre. To jest jakby... Tak, no bo cały gimmick tego serialu jest taki, że się dzieje właśnie w real time'ie. I jest tam taki agent Jack Bauer. On jest super takim zakapiorem. I on ratuje świat dosłownie w każdym jakby sezonie. Albo świat, albo prezydenta na zmianę. Good for him. Albo czasem dla mnie prezydent jest całym światem. I prezydenta. Tam jest akurat całkiem hot ten prezydent w 48 godzinach, czyli warto, ale masz córkę i ta córka wpada w przeróżne tarapaty, tylko jej tarapaty są trochę innej wagi niż jego tarapaty, bo on na przykład próbuje, żeby bomba nuklearna nie wybuchła w LA, a ona walczy z pumą górską na przykład. Dobrze, co jak ktoś musi. No i też trafia właśnie na takiego dziada w lesie. I on się dowiaduje od niej, że wybuchnie bomba nuklearna w LA, ale mówi, ale to nic nie szkodzi, bo tak się składa, że ja mam tu akurat bunkier. O nie. A? O nie. Dobra, i dzieje się to? Dzieje się ten scenariusz wkręcania, gaslightowania bunkrowego? Tak, on udaje, że radio nie działa, żeby ona się nie dowiedziała, czy ta bomba wybuchła, czy nie. Okej. Okay. Zajebiste. Czy my idziemy coraz głębiej? Tak, to jest... Tak działają kopalnie. Pierwsi górnicy w Wieliczce byli jak... Czy my idziemy coraz głębiej? O, patrz węgiel, widzisz? No i cyk. Jej. No super. Udało się. Pierwsza lewaczka w kopalni ever. Co się robi? W końcu. Bartek się tak zagonił babę do kopalni. Piękne. Zusięcie do Terraria i zusięcie do Minecrafta. Co następne? Team Fortress 2. Mm-hmm. 24 godziny były mega popularne przez jakiś okres czasu u nas też. A to jest jeden z tych... zanim powstało cokolwiek dobrego, wiesz? O, kocham te czasy, zanim powstało cokolwiek dobrego. Cześć, że był taki czas, kiedy nie było Breaking Bad. Co jest? Słuchaj, to były czasy, kiedy nie było nawet dopiero zagubieni. Kasia, uważaj bardzo, mam półtorej serduszka. Jezu, jest bardzo, no. Zawsze miało bardzo poważnie. Jeszcze tak spojrzałam do góry i widzę taką poważną minę twojego ludka. Ja nie wiem, czy taką, znaczy, muszę to zrekreować. Czekaj, popatrzę w dół, żeby... Kasia, mam tylko półtorej serduszka. Gdzie ty jesteś? Co robiły chłopy przed Sopranos? Dobre pytanie, ja nie skończyłem Sopranos w końcu, więc nie wiem, co robiły. Ani co robią po. Nadal nie wiesz, co robią chłopy w takim razie. No właśnie, nie wiem, co robią chłopy. Muszę się dowiedzieć.
Co robią chłopy? Grają w Minecrafta. Let's go. Co to jest? A, to jest koper. Dobra. Też wezmę. Koper? Koper. Tu rośnie koper? Tu rośnie koper, miedź. A, koper, miedź. Myślałam, że dosłownie rośnie tam koper. Co zjadła, co? Taki koper zamiast no. krowy pożywnej. No, nie mamy nic innego, więc... No jest źle, powiedz, jest źle, jeśli chodzi o jedzenie. Zastanawiam się, czy w... Rozumiem, że tutaj nie znajdziemy za bardzo, za dużo jedzenia. W kopalni? No. Średnio bym powiedział. Słuchaj, wiesz co, może zrobimy tak, jak w prawdziwym życiu się robi, czyli ja pójdę i przyniosę mięso, a ty nie będziesz myśleć, skąd się wzięło, co? Tak się robi? No. Dobra, ale przyniesiesz wegańskie mięso? Znaczy, tak, totalnie. Tak, tak, będzie wegańskie, tak? Mm-hmm. Umówmy się, będzie totalnie wegańskie. Totalnie wegańskie. Dobra, możesz troszkę odsunąć, bo robię schodki. O, i chodźmy teraz na górę. Wracamy. Idę po wegański stek z krowy. Ale w sensie miałeś na myśli, że tak jak w prawdziwym życiu, czy co, że chłop pójdzie, tak, z jaskini i upoluje mięso, a ja mam znaczy, tu siedzieć nie, w tej bardziej, dziurze? Że po prostu w prawdziwym życiu idziesz po gotowej, nie zastanawiasz się nad tym, w jaką drogę przeszło to, żeby się pojawić na twoim talerzu. Bądź w twoim sklepie. Zobacz. Jest jasno. No, słuchaj, nie widzę żadnych potworów. Ciekawe. Zajebiście. O kurwa. Dobra, żyję. Ty też spadł, dobra. Dobra, to zrobimy tak. Dam ci teraz drewniane bloki. Proszę. Możesz wybudować nam obrys domku. Wymyśl, jak chcesz, żeby wyglądał. Okej. Okay. Na razie mamy jebutną piwnicę. A ja idę do sklepu. A jeszcze jedną rzecz, którą muszę zrobić, to potrzebuję więcej drewna. O nie! Złe drzewo. Nie to. Zacząłem napierdalać nasze ładne drzewo. Nie, ale... Nie, jest git, jest git. Jest całe, dobrze, nic się nie stało. It's okay, it's fine. To jest założycielskie drzewo. Dobrze. Święte drzewo. Git. Muszę wyżej tam wejść. Tylko pod tym drzewem. Później, spokojnie. Na razie the basics trzeba ogarnąć. Jak duży to może być dom? Słuchaj, nie uwierzysz. Ograniczy się tylko twoja wyobraźnia. Wow. Czekaj, ja mam z granitu budować te fundamenty, czy z drewna? A z czego myślisz, będą ładniejsze? A nie, bo granit mam tylko jeden, a drewna mi dałeś 25. Dobra, sorry, to było niemądre. Jest stupid. Może mogę ci dać więcej drewna. No mogę, że będę robić więcej drewna, możemy też... Nie no, chodziło mi o to, że z granitu nie zbuduję, bo mam jeden granit. A, okej. Mogę ci też dać więcej drewna jeszcze, czekaj. A właśnie, jeszcze to, co muszę zrobić, to skrzynkę. Będziesz mogła do skrzynki włożyć jakieś rzeczy, które ci zawadzają, przeszkadzają we krwi, albo... Będę też tam składował drewno, żeś miała więcej drewna. I tak się żyje w tym Minecraft, słuchaj. Patrz. 23 drewna jest w tej skrzyni, jak coś jeszcze. Możesz sobie wziąć. A ja idę do sklepu. Aha, tak, dobra. Masz jakieś zamówienia, to jest. Dzwoń. Wege boczek. Owsiane. No. Kawki na rano. Totalnie. Kurde. Gdzie ten sklep? A nie, sprintuj. Ale wybór w tym sklepie. Bardzo dużo tych steków. Nie, tam w tą stronę nie biegnie. Nie. Ja ścinam drzewa, ale one nadal wiszą w powietrzu. Tak, dlatego trzeba. Możesz sobie postawić bloki pod sobą, na przykład z drewna, żeby wyżej się troszkę wspiąć i... Aha. Nie, to na razie tylko tak. A potem ty zrobisz. Ja tu tylko zaznaczę. Spoko, ja to posprzątam. Zostaż tylko gdzie domy ja muszę zrobić. Okej, dobra. Gdzie jeszcze jakieś... Ale słuchajcie, w terrarii wybudowałam takie zajebiste poddasze i taki piękny taras. Zajebiste, prawda. Trzeba pokazać i później. Mamy... Albo nie będę spoilować. Warto zobaczyć. Czemu ten stek muczy? Jak to... Co to właśnie, jest? Sorry.
Nietoperz. Nie, nie, nie. Przeżyjąca rzecz się pojawiła na moim ekranie. Nie wiedziałem, że są w tej grze. Właśnie, dawno nie grałem w ogóle w Minecraft. W sensie nie grałem w ogóle w te nowe aktualizacje od dawna. Bo grałem na jakichś modowanych wersjach, jak ostatnio grałem. Dobra. Dobra. Powiem ci, że wypadł do sklepu bardzo owocny. O, super. Cieszę się. Będziemy mieli też łóżko wreszcie. Bo spawn jest potrzebny. To w sumie więcej niż mamy w Terrarii. To prawda. Bardzo skromnie tam żyjemy. Poza tarasem, który jest dojebany. To najważniejsze. Kurwa, milenialsi się od razu pierwsze zrobili, wydali wszystko na taras. Teraz kurwa śpią na podłodze. Świetnie. Ale jest z kim się... Jest z kim pograć kurwa w Monopoly na tarasie. Jest gdzie pograć. Nie z kim, bo w sumie nie mamy też tam nikogo innego. Mamy marzenia. Bartek. Mamy siebie nawzajem. Nie wystarcza ci? Nie. No i mamy... I guess. Ale mamy też... Briana w piwnicy. Prawda. Jak on się nazywał? Ten Brian. Pierwszy gostek. Gajdyda, tak. Chcieliśmy... Jaki wielki ten... O mój Boże. Czekaj, ja ci nie powiedziałem budżet. To jest wielki dom według ciebie. Nie wiem, Kasia, jakby moje... Ja mam po prostu realistyczne oczekiwania, ale dobra. No jest to... Dotąd, tak, to będzie. Aha, bo tu zrobiłaś taką... ścianka... Chciałam zamknąć tu. A to jest ścianka z tych, z... Ona ma być zrobiona z logów? Nie, nie, źle wzięłam. Ale też ładnie wygląda w sumie. Ale no, będą tu inne, a tu inne fundamenty. Bez no, ścianka może być inna. Możesz to skraftować, wiesz, w te planki, w deski. A, faktycznie. I wtedy z jednego takiego są cztery, więc masz o wiele więcej bloków dzięki temu. Dobra. Dobra. Przygotuję żarcie. W naszej piwnicy. Nie, co ja zrobiłam? Coś źle zrobiłam. Co? Czy Kasia wie o różowym drewnie w Minecraft? Nie wie. O! No. Jak się robi? Jak? Różowe drewno jest z wiśni. Trzeba znaleźć wiśnie. No. Okej. Okay. Różne biomy są generalnie. Poeksplorujemy potem trochę. Tylko najpierw będziemy mieli bazę wypadową. Dobra, ja się pozbędę tego drewna obok, tego drzewa. Sakury są, no. To jakoś niedawno dodali zresztą. Już. Jest? Okej. Okay. I to jest fundament, tak? No. Okej, okay, okej. Okay. Aha, no tak, bo tutaj tak o jeden poziom to schodzi. Tylko, że z tej strony... To może zrobimy tak, że... To już będzie ściana. A fundament postawimy to niżej o jedno. O tu. Dobra. Dobra. I zrobimy może drewnianą posadzkę? Dobra. Dobra. To czekaj chwilę tylko. Mam dla ciebie jedzenie. O. Proszę. Ze sklepu. Wegeboczek. Mniam. Prawym przyciskiem, że się je. I zjedz tyle, że sobie wypełnić ten prawy pasek, jeśli nie jest wypełniony. Już, schrupane. Zajebiście. Dobre, takie bardzo prawdziwy smak. W sensie nie pamiętam już dobrze, jak smakuje mięso, bo tyle lat nie jadłam, ale to był bardzo realistyczny boczek. No, bardzo do przodu poszła ta technologia, naprawdę. Taki... wilgotny, ale chrupiący. No, ja czuję trochę różnicę jak coś. Nice. Jak coś, więc wiem, że nie jest prawdziwy jak no coś. No jednak to nie jest prawdziwe mięso. No właśnie, prawda? Dokładnie. Czy Kasia pierwszy raz klocki gra? Tak. I pierwsze spotkanie z klockami. Posadzę trochę tych drzewek, bo wypadają z rozbitych tych drzew wypadają sadzonki, które warto posadzić, żeby później było więcej drewna. Żeby doszło do sytuacji, w której się rozpierdala cały las i później nie ma z czego kraść. No wiem, gram Stardew Valley. O właśnie, a tam można odpierdolić ostro, a można manianę odjebać. Dobra, to w sumie już mamy tak. To ja teraz robię. Trzy. Na jakiej wysokości? Na jeszcze jeden. Wysokości, o tak. O, zajebiście. Taki będzie tam. No. Chociaż...
Nie wiem, czy nie za wysoki aż ten strop. Nie, bardzo dobry. No dobra. Trochę taka hala będzie, ale git. Tak, muszę się pozbyć tych drzew jeszcze. Możesz polatać siekierką i więcej drewna zebrać. Na pewno się przyda dużo tutaj. No mogę. No może. A co jaką ty chciałaś? Co? Chcesz pracę patrzenia? Przyglądania się? Trzeba zarobić na to, żeby później w tym pięknym domu się wylegiwać. Na tarasie, który też... Powiedziała streamerka. O, dałam straszną ze mnie streamerka. A co, nie? Aha, czyli się nie przyznajesz do tego. Czyli tak szanujesz widzów. Co, ja rysuję te komiksy tylko po to, żeby móc mówić ludziom, jak mnie pytają, czym się zajmuję, że rysuję komiksy. bo to jest ta mniej upokarzająca opcja, więc... No, to prawda. Prawda. Ja musiałam za nią przyznać, że jestem youtuberem i byłem skończony. Trendy tutaj. Okej. Okay. Oczyściłem trochę to nasze drzewo od tych brzydkich drzew wokół. Nie wiem, czy widać. Ja też. Zajebiście. Zaraz będzie ciemno, mówię. To prawda. Aha. A właśnie, łóżko muszę zrobić, jest point. Tak. Zrobimy generalnie tak, że to jest nasze. To jest klasyczna, kurwa, milenialska budowa, czyli budujemy ten dom, kiedy mamy pieniądze i on powstaje przez 5 lat, a generalnie to żyjemy, kurwa, w dziurze w ziemi. Myślę, że to jest to. Nie, to nieprawda. Tak w ogóle się nie dzieje. Mhm. Robię dziurę w ziemi. Boże, ile ten, jak wracam na przykład w rodzinne strony, ile widzę takich budów, które po prostu jakby stoją w miejscu, bo... Tak, mówisz, że czasem jedziesz do znajomych, którzy na przykład wprowadzili się do nowego domu i oni mają ciągle wystające żarówki, takie dędające na kablach ze ścian, zamiast żandali kinkietów? Tak, tak, znam takie ale domy. Ale frajerzy. Nie wiem, jak można tak żyć w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie nawet jeszcze nie mają listwy przypodłogowej i leci im kurz w dylatację. No, o, masakra, daj spokój. Ale przynajmniej mają ładną wannę. Na pewno mają zajebistą wannę. Tak, całkiem fajna. Dobrze zaprojektowana, myślę, przestrzeń, tak. To mój pokój? Tak. Ładny. Ej! Bartek! Co? Bartek! Co? Co jest to? Bartek, gdzie są drzwi? Mnie tu zamurowałeś. Co, już jestem, poszedłem po drzwi tylko. Czemu spanikowałaś? Daj spokój. Co, nie ufasz mi? Daj spokój. Aha. Kasia babi w moich ścianach. To bardziej prawdopodobne niż myślisz. Kasia Babis w moich ścianach? W ogóle tu jest lapis. To pod tobą, to niebieskie. Możesz go wykopać. Niebieskie. Wykop go. Myślałam, i zastąp jakimś innym tym. Że to jest podłączona woda do kanalizacji. Tak, po prostu w innym pokoju było wcześniej podłączone, trzeba było puścić. Jak wtedy deweloper wleciał, no to puścił rurę do innego pokoju. Tu wcześniej była kuchnia. Nie mówię z doświadczenia, jak coś. I później i ta rura w sumie jest taka cienka, że się zapycha cały czas. Nie, w ogóle nie jest problem. Okej. Okay. No. Czekaj. Odsuń się. Aha. O. O, dzięki. Ej. Sorry, myślałem spawn. Dobranoc. Weź prawym. Prawym. Tak. O. I teraz tu mamy respawn, jakbyśmy umarli. Więc gratki, udało się. Jej. Miałem wełny na tylko jedno łóżko. Jak coś. Jak coś. Jak coś. Kurwa, szkielet. Uważaj. Wlazł nam do domu? No. Kasia, widziałaś, jak wyglądały ściany tego domu? Nie wiem, jak mogłeś do tego dopuścić. Dobra, czekaj. To zróbmy taki... O mój Boże, teraz jest trochę obsrany przez nie. Obudujmy tą naszą klitkę.
I generalnie skoro już się rozpoczyna noc, to idziemy kopać teraz w dół znowu, żeby szukać kolejnych rzeczy. Ponieważ nie mamy w ogóle żelaza, co jest żałosne na tym poziomie gry. Nie żartuję, nie jest. Tryharduję trochę, ale tak naprawdę nam dobrze idzie. Tylko wezmę to. Nie wiedziałam, że może komuś dobrze albo źle iść w Minecrafta. Wiesz co? Jak ma się zniszczony łeb przez speedruny, to... A. No. Wiem, przykra przypadłość. Nie chciałem się przyznawać, ale... Co się stało? Czy ty spadłaś? Uważaj. Skoczyłam po prostu do domu, bo nie mamy schodów. Dobra, zaraz zrobię. Faktycznie. Tak się tu trzeba poruszać. Nie będzie WR. Mówicie, że nie będzie World Record. Dobra. Jak się z rodzicami wyprowadziliśmy do domu, jak wybudowali, to mieliśmy chyba przez pół roku drabinę na poddasze. Mój pokój był na poddaszu. Wow. A potem, potem schody bez, bez barierki. Ale cool. Przez jakiś rok. Znaczy cool. Nie, cool. Nie, można tak powiedzieć. Można. Dobra, bo ja zawsze uwielbiałem takie rzeczy, jakby, jak widziałem u kogoś na przykład łóżko piętrowe. Myślałem sobie, Boże, to jest najszczęśliwszy człowiek świata. Tak, rozumiem to. A w no bo pewnym to jest wieku takie... to jest fajne, bo można się wspinać. No tak, w pewnym wieku, ale... kiedy nie ma... Ale w innym wieku już mniej, jak masz piętrowe łóżko. Ale nie myśli się... No, o, no dobra, jeszcze jak musisz dzielić z bratem, to okej. Okay. Ale właśnie, ty jesteś jedynakiem, zapomniałam. No. Dlatego też nie miałem piętrowego łóżka trochę, nie było powodu, żeby mieć. Ale mogłem się cieszyć pokojem tylko dla siebie. To jest fun. To było dobre. Tylko właśnie się tego nie docenia, jak się to ma. Mam za mało. To było bardzo głębokie. Prawie tak głębokie, jak ten nasz dół, co tu kopiemy. Co my robimy? Idziemy w dół. Kopiemy jeszcze bardziej w dół. No dobra, to kopię. Kopcie tunel? Mhm. Tylko czekaj, wiesz co, może jakiś... Ogarnijmy tak, żeby to było sensownie, bo patrz, żebyśmy później mogli łatwo wracać. Nie. Ja jednak byłbym za tym, że to przemyśleć, okej? Okay? Po pierwsze, masz, dam ci trochę pochodni, możesz je sobie... Okej. Możesz je sobie pokładać. Czym ty we mnie rzucasz? Pochodniami. A, pochodnie. Mhm. Weź sobie. Dobra, i patrz, zrobimy tak, że te schodki idą tak w dół. I kopiemy bezpośrednio, o tak. I wtedy będzie można szybko się poruszać w górę i w dół. Mierzwa, dziękuję. Okej. Ja mam tu teraz kopać? Zrób tak. Rozszerzmy to po prostu o jedno. Czyli rób dokładnie tak samo jak ja lustrzanie po prostu obok. Ja próbowałam kopać pochodnią. Człowiek uczy się każdego dnia. Nie będę oceniać. Nie jestem od oceniania. Ale jak chcesz wiedzieć, to tak. Ale tylko dlatego, że pytałaś, inaczej ci tego nie powiedział. O, ładne schody. No, okay. Dziękuję. Próbuję jeszcze ten... Musimy żelazo znaleźć. Mamy tylko ten koper, to miedź jest bez sensu zupełnie. Rozjebałem sobie już drugi raz pochodnie. A, właśnie, możesz kliknąć F i wtedy bierzesz sobie pochodnie do drugiej ręki. Okej. Okay. Nice. Wtedy prawym możesz pochodnie nakurwiać, a lewym kopiesz. Muzyka mi się w ogóle coś nie włącza. Czemu? Gdzie jest muzyka Minecraft? Halo? Halo, mogę jakoś wymusić? Halo, muzyka Minecraft? Dawaj, puszczamy jakieś karaoke od razu w tle. Jak już tu jesteśmy. Dobra. Czekaj, puszczę tą playlistę tych minecraftowych piosenek. Dobra, co to za karaoke, jak ja ich nie będę znać? Czekaj. Puszczę, muszę po prostu puścić najważniejszy dobra, utwór. Dobra, puść. Puść. No to poznasz, ale każdy utwór się poznaje, nie? Okej. Okay. I guess. Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się. Węgiel, redstone i end, no i diamenty też już biorę. Słyszysz? A nie, czekaj, bo ja muszę wejść w ten link, co mi wtedy dałeś? Tak, tak, tak.
ponieważ twój brak reakcji był przerażający dość. Sorry. Dobra, dobra. Jesteś? Już jestem. Dobra. Słyszysz? Aha. Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się. Węgiel, redstone i end, no i diamenty też. Już biorę w ręce kilo, przed ciebie przedzieram się. Nic mi nie umknie, o nie, czeka diaksowy sen. 1, 2 i 3 diamenty, jeszcze jeden dla zachęty. Ale będziesz panu, weź arminie mnie nie banuj. Znowu mam bana, no ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i idę gdzie indziej. Jak się podoba? Na inny serwer dostałem bana, więc nie pisz więcej. Znowu mam bana, no ja nie mogę. Jeśli chcesz być graczem Minecraft, to musisz poznać moją kulturę. Bo ja wychodzę i walcie wszyscy się. Jeśli chcesz zamieszkać w moim domu, idę na lepszego serwa. Musisz zatańczyć do muzyki mojej kultury. Gram, tym razem się wam nie dam. Ja ale to musisz mi zaśpiewać. O mój Boże. Odpalam, zaraz wezmę się w garść. No dusa, to jest trochę przerażające. Wam, co dla mnie inni ludzie. No. Skoro go moda. Ale czy czekam. Czekaj. Czekaj. Czy jest wersja karaoke tego? Z napisami. Chcieliśmy kopać dwie różne strony w międzyczasie. Ja kopię dokładnie cały czas w tą samą stronę, to ty cały czas kopiesz w inną stronę. A właśnie, kopać tunel miałem ci puścić, minecraftowe. To jest ważne. Też lubisz kopać tunel, bo ja tak. Kiedy czujesz w sercu przypływ mocy, bo go kochasz wszak. Składasz kilo w crafting table, już go w ręce masz. Czy też lubisz kopać tunel, bo tak ja tak. Bo ja tak, nie tak jak ja, kurwa. Aha. Pod ziemię znów wchodzę, do kopalni po drodze. Zniszczę spawnery, co tam to ja 2 i 2 dajesz ty. Kopnę większy tunel, a kopanie niech nie ustaje. Jeszcze więcej to jest ten bit, pojmiesz mnie, bo ty masz ten dryk. Tak, tak, ten dryk. Daj mi kilof, ja ci to pokażę. To było nawiązanie. Niech nie ustaje. Do czego? Nawiązanie. Jest w rycie wstał, czy do kopcie tunel. No. Lubisz kopać tunel, bo ja tak. Kiedy czujesz w sercu przypływ mocy, bo go kochasz wszak. Składasz kilo w crafting table, już go w ręce masz. Czy też lubisz kopać tunel. Bo ja tak, czy tak jak ja? Tak jak ja. Dobra. Kopać tunel, kopać tunel. Znaleźliśmy glinę, let's go. Kopać tunel, kopać tunel. Kopać tunel. Okej, okay, jaki jeszcze utwór Kasi pokazać trzeba? Powiedzcie. Bartek, bo na czacie no. Nazywają mnie twoją ciocią. Czy ja mogę banować ludzi? Możesz, chyba masz moda. A kto to jest? Ja. Kto to napisał? Nie wiem. Burkiu? Nie wiem. To banuj. Przypominam, że jestem 2 lata starsza od Bartka. Nie ma dużo fizycznych możliwości, żebym była jego ciocią. Jezus Maria. Mówisz to podczas gdy ja szukam kolejnej piosenki Minecraft przeróbki. Ja się zdenerwowałam. Fuck you guys. Nie przyjdę więcej. Moja ciocia nie przyjdzie więcej. Kopię diamenty. Czekaj. O kurwa, Maroon 5, dobra. To był bardzo popularny gatunek muzyczny, słuchaj. Kopię diamenty, kilo przeklęty, dziś dla zachęty rozwala się. Ja
się nie daje, crafting dodaje, no i zaczyna swą robotę. Nagle wyłania się creeper, lecz ja nie boję się go, bo wiem, że za drugą ścianą pomocna czeka mnie dłoń. Szybko wychodzę ze skini, przechodzę przez stado świn, a tu za nimi mój domek i biegnę do niego. No, dwa, trzy, go, do, no. Zwykła baba pisze, jakoś w mojej głowie to było dużo lepsze wokalnie. To były inne też czasy. Chciałabym mieć taką głowę, taką wersję w głowie. Kopię diamenty, kilo przygnęty, i za chęty rozwala się. Ja się nie daję, grafik dodam. Możesz postawić torcza? Chyba. Na ścianę gdzieś. Bo się ciemno robi. Postawić torcz. Tak, masz w prawej, masz w łapce, to prawym pod... O, zajebiście. Yes. Teraz ty możesz kopać pierwsza. Generalnie chodzi o to, że szukamy jakiejś jaskini, w której znajdziemy żelazo. Dlatego a, kopiemy. A, czyli tu można trafić na jaskinię. Oj, można! To jest najbardziej kluczowa kwestia w tej grze. A, myślałam, że tak sobie kopiemy. Też. I mean, it's fun. Jesteśmy chyba już strasznie głęboko, nie? Oh, fuck. Tak. Oh, żelazo, no. Żelazo, żelazo. Cool. Yeah. Oj, żelazo mi się nie chce. Nie mam już rzeczy, miejsca. Spójrz za siebie bezpośrednio w górę schodów. Aha. To jest bardzo creepy wrażenie. Ta gra potrafi być creepy. Też. Było bardzo dużo creepypast, które były... Jezu, jest super creepy. Wyobraź sobie, że teraz coś tam się pojawia. Ja przyciszę te... Wyobraź sobie, że... pauzę możesz. Bo to jest synchronizowane. Okej, okay, też. Weź, bo chciałem pauzę, żeby sobie móc lepiej wyobrazić, że widzisz tam nagle jak coś przebiega z lewej do prawej. Oh, na fuck. No. Ale nie, ja się bardziej boję, że to są takie schody, po których wiesz, będę szła i nigdy nie dojdę na górę, jak w snach. Ho, tak. Dlaczego SUBOWAM i S Prime jest takie skomplikowane, Kasia i dzieci super ciocia? Dobrze, idź, dobrze. Nie dawajcie mu pieniędzy żadnych. Nie, przepraszam. Nie, dawajcie mu dużo pieniędzy. Jaka wkurwiona. Czerwony potencjał, tak, już puszczam czerwony potencjał. No, karaoke jest trochę ciężkie przez neta niestety, bo nie jest synchronizowane pewnie. A. Plus ty masz na Bluetooth słuchawki, to masz pewnie też mały delay. To jest. Będzie trzeba się kiedyś spotkać na karaoke Minecraft po prostu. No, I guess. Ale nie na karaoke Minecraft, na zwykłe karaoke. No to też. No, czerwony powiedziałem, potencjał. Że będzie. Okej, okay, to jest ważny film. Odpalam. Dzięki Jacob. Dziś nowy Raptor, a podczas karaoke stream Uziomu były urodziny, czy można urodzić 100 lat? Chwilę. Po to, by budować przez wakacje i z wakacji wybudował kolejkę z samego drewna. Uziomu miał serduszka, gdzie ty jesteś? Który wypełniał złotymi jabłkami i ścieżką. To fuck, czemu jestem sam? Serwa do Nether przez portal do mojej wózeczka. A uziomu za szmara, gdzie stoi na wiosce. 100 lat. Chciałam pójść na górę, ale widzę, że jestem zamurowana. Uziomu sprzedał. Uziomu byli wiaderka na 12, szukali diamenta i nie kopali, a nocą, gdzie ciemno na dworze, to chowali się w z delta. Uziomu miał totem, uziomu miał pieska, uziomu rano wrzucał rudy żelaza do pieca, nakarmał, bo węglem tam ogień wzniecał. Uziomu chciał wydajność farmy znów zwiększać, nie pykło, bo była tak wielka, że na poprawki nie było już miejsca, ej. Muziom zabrał redstone z chesta, a ciągle pamiętam te mechaniczne palety. Bartek, popsułam i coś. Już idę, czekaj, bo próbuję, próbuję powstrzymać się od śmiechu, robiąc torcze. Zaraz przyjdę, bo tu żelaza jeszcze jest trochę. Zaraz wrócę z pracy, okej? Okay? Już chwila.
Już, jeszcze tylko jedno, jeszcze tylko jeden blok żelaza. Redstone to czerwony potencjał, redstone to czerwony potencjał, redstone to czerwony potencjał. Już idę. Wiesz co, już nie musisz, naprawiłam sama. Jedziesz. Zostań w pracy. Siedź tam całą noc, słuchaj. Dobrze. Świetnie, dobrze. Okej. Mi to nie robi. Mój ziomo znajomej kupował Minecrafta, by pomogła robić farmę na kurczakach. Mój ziomo w publicznym gimnazjum oddał koleżance autograf Stewarta. Nasza klasa oglądała Bloa, Pingwina, SKKF-a i X-Mandia. Mój ziomo kopał te prochy. Wracam. Idę żelazo topić. Tak. Z rudami, nie dali mu pana, bo znalazłem żelazo. Żelazo są lepsze narzędzia. Dobra. A co ja robię? Poczekaj, bo w sumie... Nie no, w sumie jeszcze możemy pokopać. Chodź, wracamy. Okej. Okay. Musimy znaleźć jakąś jaskinię. W ogóle mamy dużo fajnych bloków. BDOS śpiewa, nie? Nie wiedziałam, że BDOS lubi Minecrafta. BDOS Action chyba lubi Minecrafta. Kurwa, rozjebał mi się kill-off. Fuck. Właśnie mój ma jakiś czerwony pasek. Tak, to znaczy, że niedługo się rozpieprzy. Ale mogę zrobić nam nowe, nie martw się. A to zielone, to co to? Zielony pasek? Ej, tu jest jakaś dziura. Kasia, Kasia, poczekaj. Co jest? Co Kasia, jest? Co ty robisz? Co się dzieje? Zobaczyłaś dziurę i do niej weszłaś po prostu? Ale... Żyjesz? Tak. Daj mi chwilę. Żyję. Dobrze, okej, okej. Sekunda. Ale gdzie ja jestem? No daj mi chwilę, muszę zrobić tam kilo. Są kwiaty. Aha. Uuu. Ej, tu jest ładnie. Chodź zobacz. No już, już. Dżungla. Tu jest podziemna dżungla. Idę. Dobra, czekaj, bo muszę wyłączyć tą muzykę na razie, bo mam muzykę w Minecrafcie się odpalia idealnie. Co się dzieje? Jak fajnie. Co to za biom? Nie widziałem tego wcześniej. To jest kwiatek. Ano jest. Rozwalamy go? Jany. Nie. Okej. Typowy chłop. No, do domu można wziąć. Zobaczył kwiatek. Rozwalamy? Tam jest jakaś łąka. Ta gra to jest dosłownie kolonializm, słuchaj. Fuck yeah. Tu jest ładnie. Jezu, zobacz, tu są sadzonki tego naszego drzewa założycielskiego, zobacz. Faktycznie. Aha. Nie zauważyłem go. Żyjesz? Tak. O kurwa, jesteście cali? Kurwa, z jumpscare'ową mnie jebany. Julas, dziękuję. Julas, dziękuję. Zawsze jestem tam dla fana, okej? Okay? Co by się nie działo. O kurwa. To był creeper, jak coś. Creepery wybuchają. Wow, wybuchają. Tak, no myślałem, że coś się stało. Spójrz. No, nie wiem, myślałem, że go pokonałeś epicko. Nie, to mnie pokonały. Znaczy, tak, pokonałem go epicko. Mm. Dokładnie, masz rację. Słyszę wodę. Ej. Co? Gdzie? Tu. Jest wodospad jakiś tutaj? Jest. A, Jezu, jak tu pięknie. To w ogóle może oznaczać, że... Czy ja się mylę, czy nie, powiedzcie mi, ale w Lush Caves można znaleźć aksolotle. Co? What? O kurwa! A, zalaliśmy tą pochodnię. Dobra. Zalaliśmy pochodnię. It's fine, położyłem tą dalej. Dobra, jak to zrobić? Oj. Jakoś sensownie. Może tędy. Podoba się, jak ten... Jak magiczna kraina została odkryta. Tak, jak pięknie w ogóle. Super gra. I tak to powiedziałaś z takim bardzo fajnie. Kiedy możemy zmienić grę? Nieprawda. Nie? Podoba się? Nie, superowo jest. No. Mamy ładny dom pod pięknym drzewem. Ej, ale czy to dlatego te sadzonki drzewa tu są, bo tu kopiemy pod tym drzewem, czy to przypadek? Tak, chyba tak. Tak zauważyłem, właśnie ktoś na czacie tak pisał, że jeśli kopię pod tym drzewem, to można coś ciekawego znaleźć i zakładam, że o to chodziło. Bardzo poetyckie. Mhm.
szukam źródła tego. A to chyba źródło jest tutaj. Okej, okay, to nie widzę Axolotla. Coś czerwonego znalazłam. Redstone! To czerwony potencjał! Redstone! To czerwony potencjał! Jak w tej piosence, no. Tak. Are you okay? Nie, ale... ale... Wicz, dziękuję bardzo. Wicz. Dziękuję, Wiczu. Z redstone'a można robić kable. Można robić różne elektryczne rzeczy. Można na przykład pociągnąć przycisk do drzwi i otwierać przyciskiem drzwi. Fajnie, że jest specjalny kamień do przycisku do drzwi. No, Kasiu, jak coś jesteś pod wodą i przystało się, że ścisnęła spację. Okej, dzięki. Dzięki za info. Mogliby mnie jakoś poinformować, że jestem pod wodą. Tak, informują cię, gdy jesteś pod wodą, to pojawiają ci się takie bąbelki nad twoim tym zjedzeniem, paskiem. A, chyba muszę coś zjeść teraz. A masz? No, mam jeszcze. Dobra. W sumie mogę tutaj zrobić piecyk i do niego wrzucić sobie więcej ten... Roch jesteś? Tam jest czerwone, ja kopałam czerwone pod wodą, dlatego tam... O kurwa! Uderzyłaś mnie znowu. Jezu, przepraszam, wlazłeś pod kilof. To już nie przypadek chyba. Jesteś. Jak ci się podoba, nie. Jak ci się podoba Minecraft gameplay, no? Zoptymalizowany. No, hiper, dziękuję. Dziękuję. Kurde, nie mam kobla, żeby zrobić najzwyklejszy piec. Mam tylko jeden cobblestone. Masz może cobblestone? Jak wygląda cobblestone? Gdy najdziesz na niego, to pokazuje się nazwa cobblestone. Tak wygląda. Bo... I to jest taki kamień najbardziej podstawowy, który jest na górze. Strat miał nie być? Mam. Okay. Lat. Z Deep Slate'a też można? Okej, okay, to zrobię z Deep Slate'a w takim razie. O Jezus Maria! Fak! Zalałam nas. To się zdarza w kopalniach. To prawda. To prawda. Czekaj, ale może będzie tutaj coś ciekawego. Ej! Tam jest jaskinia podwodna, zobacz. Płyniemy tam. To? Co? Ale prąd mnie spycha. Bo trzeba się postarać, słuchaj. Trzeba się. Nie, dobra, wiesz co, tak ludzie giną generalnie. To... Jak na tych filmikach z jaskiń. No właśnie. Ja mam jakiś strasznie, ja mam słaby kill-off teraz, mam tylko drewniany kill-off. Ale to już ci daje jakiś lepszy. Właśnie, generalnie znalazłem trochę żelaza, więc mogę teraz nam skratować lepsze kill-offy. Zróbmy tutaj taką małą strefę na bazę wypadową, o. Zróbmy tu... strefę spa. Dobra. Ej, w sumie... Dobra, to chodź tam, gdzie jest tak bardziej zielono. Dobra. Robimy to. Idę. Będzie ładne, no. Kurwa, się podjarałem na ten pomysł. Nie umiem... Bartek, przyjdź do spa? No. I love spa. Okej. Dobra, tutaj trochę odsłonimy tego kamienia. I tutaj, tu gdzie jest to zielone, zrobimy taką strefę spa. Heck yeah. Ja myślę, że potrzebujesz. Wiesz, czego potrzebujesz, Bartek? Czego potrzebuję? Napraw moje życie, no. Potrzebujesz Girls Night. Okej. Okay. Razem z spa? Tak. Spa, drinki w jacuzzi, ogórki tak. Na oczy, masaż, potem... To jest girls drinki night? W klubie. Czemu to jest gender coded? To brzmi jak zajebisty czas po prostu dla każdego. Jezu, a czemu świat jest gender coded? Nie ja wymyśliłam patriarchat, okej, okay, ja tylko próbuję w nim żyć. Dobrze. I właśnie ci tłumaczę, jak to robić. Dobrze. Yeah. Mi jest po prostu potrzebne jacuzzi. Jakby, mam wrażenie, że to by rozwiązało 80% moich problemów. Roch pisze, zostawcie mnie przy drinkach, resztę możecie pominąć.
Girls Night z Rochem, let's go. Okej, Roch jest zaproszony, I guess. O, pomocy. Żartuję. Raz. O, jeszcze można zrobić paznokcie. Mhm. Na przykład najpierw. Pedi i Mani. Mm. Grupowo? Mani, pedi. Ale jesteś pierdolnięty. Jak to? Co? Grupowo? Nie, będziemy szły po kolei. A, bo właśnie. Cały sens Girls Night jest wtedy, kiedy nie spędzamy ze sobą czasu. Okej. Czekaj, Bartek, pamiętaj o celu, kupienie domu Skiby. Faktycznie. W ogóle MTV Cribs. Skiba ma taki wielopokoleniowy dom na Mazurach, który stoi, jakby ma taki fajny, duży ogród schodzący tak łagodnie do rzeczki, przy której ma kajak, którym może sobie popłynąć do jeziora tą rzeczką. Rewo, dziękuję. Na Kaszubach, przepraszam, nie na Mazurach, mam z Kaszaby. Sorry. Powiedziałabym, gdzie mogę sobie popływać kajakiem, prawie bym się zdecydowała. Tak, no, powodzenia tam generalnie, żeby popływać kajakiem, ale było... Dobry spływ. Te żółte owoce z rośliny można jeść? Okej. Okay. Co to ja kopię teraz? Granit. Może tak być. Ogólnie, jeśli się podda te bloki pod... Właśnie, bo ten, zobacz. Kliknij sobie E. No. No, jak masz to menu, masz taką zieloną książkę, widzisz? Mhm. To jak nią klikniesz, mam. To masz tam różne craftingowe przepisy, które możesz wykonać z rzeczy, które masz w tej chwili w ekwipunku. Aha. Aha. I dodatkowo... Mam. O kurde. Uwaga, szkielet. Osuń się, bo napierdala. O cholera, niedobrze. Mam mało HP-ków. Nie! Dobra, ubity. Shit, muszę zjeść. Ktoś mówił, że te owoce można zjeść. To nie odsuń się, tylko jak masz mało HP, to ja idę bić szkieleta, a nie ty się rzucasz. Sorry, it's a gendered world, okej. Popowiadaj jeszcze o... trying to live in it. Popowiadaj jeszcze o pedi i manikurze. Bardzo chętnie. Dobrze. Idziemy na mani pedi, ale musisz wyrobić porządnego skilla obgadywania ludzi. Okej. To jest podstawa funkcjonowania zdrowego społeczeństwa. Spoko, kurde, ciężkie. Bo Boys Night to wiesz, piwo i omijanie ciężkich tematów do momentu, kiedy nie wypijesz ich tyle, że jesteś pewien, że następnego dnia nie będą pamiętać. Yeah, tak, zauważyłam. Nie, jest to odwrotność Girls Night. Okej. Boys Night, hell yeah. Dudes Rock. Może powinnam zorganizować coś takiego, jak po prostu wycieczka dla grupy chłopaków na typowy Girls Night. Ja jestem za. Fuck, rozbiłem sobie kill. I ty możesz zrobić wycieczkę dla grupy dziewczyn na typowy Boys Night. Ej, to jest pomysł na biznes. Biznes? Może nie? Pomysł na śmieszny wieczór? Jest to dobry pomysł. W sumie to teraz spędzam typowy Boys Night, więc... W sumie? No, Minecraft? Nie, ja nie wiem, jak wygląda typowy Boys Night. W sensie stereotypowy też Boys Night, nie wiem, jak wygląda. Nie wygląda Boys Night. Gra w Minecraft. Arma 2. Serwer roleplay w Arma 2. O, to jest Boys Night. Nie wiem, co wy tam robicie. Co dzieje się na serwerze Arma 2 roleplay? Zostaje na serwerze Arma 2 roleplay. Właśnie, muszę zjeść, czekaj. Muszę sobie tego... Bo robiliśmy to... Musisz zrobić mi kilo. Bo już nie mam. Jasne, już ci robię. Właśnie dlatego potrzebuję tutaj takiego work zone. Piwo i piłka nożna. To jest, no I guess, tak, to jest to. Ale ja po prostu nie lubię oglądania meczów, więc... Odpada. Furnace.
Dobra, po pierwsze zróbmy to jedzenie, bo potrzebuję desperacko jedzenia, mam pół serduszka. A, trzeba mówić, bym ci dała trochę wegańskiego boczku, jeszcze mi zostało, ale już mi nie zostało, bo już zżarłam. Ale już jakbym jeszcze wegańską wołowinę właśnie ją robię. Mm. Dobra, i to się robi w tym piecu, a teraz zrobię jeszcze drugi, który będziemy mieli do przetapiania metalu. I zrobię ci zajebisty kilof. Z lore babskich wieczorków, to jeszcze musisz wiedzieć takie rzeczy, jak zawsze jest jedna koleżanka, która jak się najebie, to wszystkim ucieka. Co? I trzeba ją zidentyfikować, trzeba ją zidentyfikować dość wcześnie w trakcie wieczoru. Ale ona dobra. Będzie... Boys Night też ma tego typa i on zawsze później śpi w samochodzie. A, to wiecie gdzie szukać, to przynajmniej nie problem. Tak, on się później znajduje w aucie, on śpi w aucie potem. Wędrownik. Ona złapie swoje filcy i ona nagle... Rura. I to nie, że... Jak pies, nie, któremu poszła gdzieś... otworzysz furtkę. Ci to dokładnie. To nawet nie tak, że sobie gdzieś poszła, a wy nie wiecie gdzie. Ona aktywnie przed wami ucieka. A, okej. Okay. Czemu? She's in her feels. Okej, okay, to rozumiem. To jest jakaś reakcja na Girls na Night? Feels. Na feels, okej. Okay. Reakcja na integrowanie się z innymi ludźmi. Bo widzisz, to jest właśnie ta różnica. Kenelu, czy kenelujecie koleżankę, żeby nie uciekała? czasami trzeba. O Boże. Generowanie koleżanki. No, ale mówiłaś coś jeszcze. Ci przerwałem. No, jak na przykład zaczynacie domówką, nie? Mhm. I jest taki moment, że zastanawiacie się, czy ta domówka zostaje domówką, czy idziemy w kluby. Mhm. Pierwsza, która to zaproponuje, to jest pierwszy sygnał, że to będzie pani uciekinierka. O, to ma sens. Fakt. Ona i tak siedzi taka zmęczona. Ona siedzi taka znudzona. Mhm. Ona siedzi tak się rozgląda. Nie, ona nie jest znudzona. She's in her feels. Okej. Okay. Boys Night. To jest jak podkujecie sobie. Malujecie razem nawzajem paznokcie. Jecie popcorn, oglądacie piłkę. Rick Devil tak pisze. Oglądacie piłkę nożną, wybieracie, który zespół jest najbardziej cute. Która marka piwa jest fajna. Bijecie się na poduszki. Całujecie się między sobą w straight sposób. Wyjawiacie sobie największe sekrety. Ubieracie piżamki i śpicie w zygzak McQueen łóżku w piątkę. Gdzie mogę się zapisać? Zawsze tak podejrzewałam. No, tak jest. Podoba mi się, że opuściliśmy zupełnie nasz projekt zrobienia domku ładnego na górze i po prostu napierdalamy teraz w jakiejś jaskini. No właśnie, nie wiem czemu, ja robię to, co mi mówisz, że mam robić, no wyklałam pod ziemią. Ale też, bo ty musisz załapać, jakie możliwości oferuje Minecraft. Ty możesz to robić wszystko. Mhm. Ty masz, czekasz na prompt, a który ci powie, wybuduj dom, a tu nie ma. I po prostu słuchasz mnie, a możesz słuchać głosu swojego serca. Damn, Bartek. Wracamy na górę budować dom. Bo ja teraz słucham głosu kredytu. Trendy to było. Tutaj? Ale przynajmniej znaleźliśmy ładną jaskinię. To prawda i wrócimy do niej, bo mamy do niej schody. Piękno. Tak, ale te schody są strasznie straszne, Bartek. Strasznie straszne. Nie ma jakiegoś mniej creepy sposobu poruszania się po tym. Drabinka zawsze... Ej, kurwa, zgubiłem się trochę. Czekaj, gdzie to jest? Na a, tu jest, pewno ludzie tu budują jakieś windy. Tak, są windy. Jest sposób na windy. Wiedziałam. Jest super w ogóle mod, który dodaje właśnie dużo mechanicznych rzeczy i spędziłem w nim bardzo dużo czasu. Z Dominikiem bossem mieliśmy serwer. Nie spodziewałeś się, że oceniasz. Z Dominikiem nie czułem się oceniany, dopóki nie powiedziałeś, że nie oceniasz. To zwykle bywa. Kurwa. O fuck, znowu woda. It's okay. Shit. Nie, spoko, okay. Tak sobie płynę po prostu. Mm-hmm. Nie zabiłam cię tym razem. Nie, żyję. Sorry, próbuję się to jeszcze do żelaza dostać, bo żelazo jest bardzo ważne. Mm-hmm. Zbieram to żelazo i wracamy na powierzchnię. Kupek się do mnie włamał. Skurczybyk.
Czy powiedziałem kwadratowa masakra? Nie, kwadratowy incydent. Serwer był. O czym mówiliśmy? Pytasz Dominika. No właśnie, co on teraz? On teraz daily streamuje, on pewnie teraz streama ma. No, to czemu już nie gracie w Minecrafta? A nie wiem. Kurde, w sumie? Może czekaj, czy by chciał. Zapraszamy Dominika. Chrupek przyszedł do ciebie. Cześć, Chrupek. Dobra. Zebrane żelazo. Wracamy na górę. To śliczne oku. Jesteś dziwny. Dziwakiem moim jesteś. Jesteś moim dziwakiem? Najdziwniejszym. Tu chcesz? Dobra. Który... Trochę ciężko mi się teraz idzie z chrupkiem. Dasz radę, to tylko schody bez barierki. Co najgorszego może się stać? Mam wprawę. Dobra, lecimy. Domy w stanie wykończeniowym, rodzinne. Te schody bez barierki to jest taki też core memory, zawsze u kogoś Poland były. Core. No, mm-hmm. Poland core mocny. Albo... Chcesz powiedzieć o wystawie, w której będziesz brał udział niedługo? Tak, mogę powtórzyć. Mówiłem już na początku z tym, ale ten. A, okej. 5 kwietnia, od 5 kwietnia, przez miesiąc około, w Galerii Przeciąg w Warszawie, na Marymoncie, odbędzie się wystawa, której tematyką jest Baw się dobrze, ponieważ jest to galeria, która została, która jakby poprzednia to przestrzeń, poprzednio była przedszkolem, więc to jest taki nawiązujący do wcześniejszej roli tego miejsca. No i właśnie tematyką jest zabawa, czasy przedszkolne. No i pojawią się tam zabawki z walk zabawek. Do zobaczenia na wystawie. Więc ja i Roch się wystawiamy tam. Kuratorzy sobie pomyśleli, robimy wystawę o rzeczach dla dzieci. Kogo nam potrzeba? Streamera. Zabijecie. Chciałeś zrobić ten żart? Jak bardzo? Jak długo z tobą czekał? On tu był cały czas ze mną. Nigdzie nie poszedł. Co to jest? Czemu tu stoi jakaś kolumna na środku u nas w domu? To jest to drzewo nasze? Sorry, wiesz co, używałem tego, żeby pozbyć się tutaj tego drzewa. Drabina jakby. Mhm. Tak, właśnie. Wezmę tutaj trochę od... Wystarczająco długo. Drzwi do naszej piwnicy. Tak, tam jest taki fajnie. Schowkowy trochę. Fajnie. Biorę drewno i zaczynam robić te ściany, słuchaj. No dobra. A ja... Zombie! Pomóż! O, fuck, już. Sorry, wolno cię. Dobra, urobiony. Friendly fire. Gadałeś ostatnio z Kasią Wittersheim o tych książkach typu Rodzina Monet i inne pierdolce takie, co... To są te fanfiki na papierze. Mm-hmm. I stwierdziliśmy, że trzeba napisać jednego. Ojej, coś mnie bije. Dobra, piję. Tak, generalnie znowu wyszliśmy na zewnątrz nocą. Idę szkieleta ubić, bo ona atakuje. No, napisanie czegoś takiego pewnie jest mega korzystne finansowo, jeśli to siądzie. Chociaż jestem bardzo ciekaw, na ile to jest rynek jakby już zajęty. Czemu leci z ciebie mięso? Bo jadłem mięso. Okej. To partikle mięsa po prostu leciały, ponieważ wpieprzałem je tak szybko. Byłem bardzo Ale myślę, że póki co jeszcze rynek jest całkiem chłodny i myślałyśmy, żeby napisać książkę o Jezu, strzela do mnie z łuku, o graczu w CS-a i jego agentce, wiesz, zakazana miłość. Agentce? Jakiej agentce? Tak, bo on jest profesjonalnym e-sportowcem. A, menadżerka. W sensie e-sportowiec i jego menadżerka w związku? To nie, to jest... jakby spodziewam... No, jest... Rzadsze będzie opcja, że nie są w związku, to be honest, ale no. Mhm.
Nie, to jest zakazana miłość, Bartek, ty nie rozumiesz. Dobrze, tłumacz mi. Zakazana miłość. It's impossible love. I, ojej, nie żyje. Gratki, twój pierwszy creeper cię rozjebał. Faktycznie, dopiero pierwszy raz chyba zginęłam? A nie, bo utopiłam się wcześniej. I pierwsza część nazywałaby się Friendly Fire. O mój... O Jezu, tak! Mm. Róbcie to. Druga część nazywałaby się Crossfire. Mhm. Czuję to. I jeszcze nie wiem tylko, jakby się nazywała trzecia część. Ale... Friendly Fire, Crossfire i... Fire in the Hole. Będzie najbardziej spicy część ze wszystkich. Occam spoon, zajebałem jak coś. O Jezu, to mogłoby być dobre. Ej, jako komiks nawet, kurde. Nie, komiksów nikt nie czyta. Nie ma sensu. Co ciężkie. Jakie byłyby postaci w tym? Skąd by się znali? No byłyby dwie postaci. Dobra, ale nie no, ale to trzeba jakoś, wiesz, flesh out the world, no kurde. Skąd się znali? Czy się poznają być... jakoś ten, czy oni są jakoś, nie wiem, przyjaciele z dzieciństwa, myślisz? O, no, mogłoby się tak okazać w końcu. Ale musi okazać. Być jakiś trójkąt miłosny. Okej, okay. Kto będzie trzecim? Bo te książki nie mają sensu, bądź jeśli trzecią. Nie ma trójkątu miłosnego. To będzie targetowane dla dziewczynek, więc... Trzeba jakiegoś bad boya wymyślić. Do tak, tego. Ja myślę, że to może być na przykład szef tej firmy esport. Kurde, nie wiem jak to działa, potrzebujecie w tym. Jak to działa? Ja też nie wiem. To jest jakiś szef tej ligi esportowej? Okej, okay, właściciel tam tego, no nie wiem, może tak być? Prezes taki, okej. Okay. Może jednak powinnam pisać o czymś, na czym się znam, taka rewolucyjna idea, ale nie. Ale nie, to nie powstrzymuje nikogo jakby od robienia tych rzeczy. Właśnie, nie właśnie. Pozwól, żeby ciebie to powstrzymało. Albo ona jest z jego rywalem, ale jest jego menedżerką. Nie, to by było zbyt, czekaj. Zbyt skomplikowane. Nie, ale to może być dobre. To może być dobre, że okay. Ona jest no, z jego rywalem i ona szuka tej roboty i on jest po prostu taki up and coming i ona mówi, że to jest jakby zajebista szansa dla niej i ten jej chłopak ma takie, ale to jest mój największy rywal, ona, nie, ale nie rozumiesz, to może zmienić moje życie. I to od tego się zaczyna. Podobno moje przedmioty gdzieś tam są, ja muszę po nie iść. Tak. Tak, faktycznie. Tam, gdzie umarłaś. Pamiętasz, gdzie umarłaś? No, gdzieś na zewnątrz, ale nie wiem, jak ja mam tam doskoczyć na górę. Drzwiami? Kasia? A, mamy drzwi. Czekaj. Gdzie są drzwi? A! A, Jezu, chodź, bo są zombie, a ja nie mam miecza. Idę. Już. O fuck, biją mnie. Tylko niech cię nie creeper nie zabije kolejny. No, próbuję. O, tam masz. Patrz, tutaj gdzieś. To jest dobry gier znajdź. No już zbieram swoje rzeczy. Luzik. Już w ogóle chyba słońce wschodzi, więc zaraz będzie można wyjść. No. Za dobrze nam się łazi po tych kopalniach i gada o pierdołach. Nie jest dobre dla gameplayu. Ja myślałam, że taki plan mamy. Nie, taki jest plan, to jest bardzo dobre. Mi się podoba. Mówię, że jest... Czemu cały czat pisze ciociu? Bo nie mogłaś wyskoczyć przez... Nie wiem. O, są, bo tacy są. To jest bardzo dobre gameplayu. Kizagashira pisze... Ciocia issues. Oj mają, to potężne ciocia issues. Nie pytaj ich o stopy tylko jeszcze. Dobra, lecimy tak. Pytają, czy jestem zjarana. No, I'm just like that. Nie odpowiadaj na to pytanie. To pułapkę. Bubu. Digi dong, dziękuję. Digi dong, dziękuję. Mamy
powiedz to jeszcze raz. Nigdy więcej nie, tego nie powiem. Mogę się... Niekiedy poprosiłeś, żebym to zrobił. Teraz to już nie chcę. Mm, ale jak ktoś ci zapłaci, to to zrobisz. Tak, okay. I co? A co? I co? To wstyd? Ale to... nic. Nie. No. Dobra, zbieramy drewno. Ten dom musi powstać. W ogóle, jak ostatnio grałam u siebie w Little to the Left i nie mogłam rozwiązać tej jebanej zagadki logicznej, co trzeba było ustawić płótki kolorami. Mm-hmm. Tak długo mi to zajęło, że aż słychać na nagraniu ze streama, jak Tomek się z dołu śmieje histerycznie, bo ogląda i patrzy, jak nie mogę rozwiązać zagadki dla przedszkolaków. Widziałem to. A to była ciężka zagadka. No. Tomek tak chyba nie uważał. Nie, nie masz się czego wstydzić, nie, normalne. Słownie się zanosił śmiechem na dole. Co to? Co się dzieje? Co? No Bartek, bo co się dzieje? To na razie jest ściernisko. Ale budujemy dom. Będzie San Francisco. Paliłem jako tło po prostu. To wersja karaoke? Jest to wersja karaoke, ale tylko dlatego tak naprawdę, bo nie chcę, żeby mi zdjęło streama, ponieważ no tak, jak puszczę tak. Golców. To jest ten, gdzie krzyczy się pole, pole, moment. Pole, pole, moment. Słynny pole, pole, moment. I love pole, pole, moment. Jaka jest twoja ulubiona piosenka Golców? Bardzo dobre pytanie. Czekałem, aż spytasz. Tak stałem, odpuszczam sobie to i myślę sobie, Boże, kiedy wreszcie spytam. Ściernisko jest bardzo dobre. Czekaj. A to tak bardzo, bardzo kocham ją. To które jest? Lornetka? To jest lornetka, oczywiście. Tak. Bernadetka. To idzie twardo. Kurde, oczywiście, że lornetka. Lornetka. Mm. Plus, co jeszcze? Jest dobre. Z BDS-em wszystkie dwa utwory wykonane. No to z BDS-em idzie twardo. O. Już idziemy pod górę jak Janosik. Oj tak. Pędzą konie po betonie. Nie, come on. No jak nie? Nie bądź basic. Nie bądź basic. A co jest złego w byciu basic, Kasia Babis? Nic. No właśnie. Nic. Tylko oceniasz i oceniasz. Nic, każdemu jego. To jest najbardziej oceniający sposób na powiedzenie, że nie oceniasz. Jaki słyszałem kiedykolwiek. Nie. Ale sobie dopowiadasz. Czy ja jestem w strefie gaslightu? Kasia basic, no. Właśnie. Ja ścinam drzewa, nie wiem, dobrze robię? Dobrze, dobrze, ja też ścinam drzewa, o to chodzi. Żeśmy mieli dużo drewna, bo wtedy wreszcie wybudujemy sobie ten dom. A, no dobra, faktycznie warto. Dobra. Mało derta. Co jest? Hej. Co to? What you doing? Potrzebuję więcej drewna. Nie, tam coś jest. Czy się jakbyś miała mi zaraz prank zrobić, czy coś? Podchodzisz do mnie. O, to są góry. Co? Gdzie? Wow. Tu jesteś? Co się dzieje? A, no lodowe góry. Bambus. Udało się zebrać? Aha. Przyjemnie, prawda? Dziękuję, Ping Owin. Ping 0 win 10 zł. Kocham twoją dawną twórczość na it, Kasia Babis. Dziękuję, że byłaś głosem krytyki wobec wywiadów fantastyki. Muszę ci donate przeczytać. Jest z wiadomością dla ciebie. Kocham twoją dawną twórczość na YouTube, Kasia Babis. Dziękuję, że byłaś głosem krytyki wobec Dziadu Fantastyki. Tęsknię za tym. Nawet moja terapeutka cię oglądała. Come
Gorsze jest to, że moja terapeutka też mnie oglądała. Oh shit! Oh shit. Dziękuję bardzo. Strasznie miłe. Właśnie dzisiaj montowałam następny film. Wow, preview. Mamy informacje z pierwszej ręki. World exclusive. Nie będą to... World excuse me. Nie będą to dziady fantastyki, od razu powiem. Bo się skończyli, po prostu się już skończyli, dobra? Nie ma już więcej za dużo dziadów fantastyki. W sensie, na pewno są jacyś, ale to już będzie takie trochę skrobanie pod niebeczki. W sensie, jeśli zrobię wszystkich najśmieszniejszych, a potem zacznę już robić tylko takich, co są słabi, to wiecie, zmarnuję pamięć o tej serii. Dla chociaż zachowania kulturowego. Jest jedna rzecz. O, no. Jest, ale to jest takie głębokie lore, że musiałabym zrobić naprawdę gruby deep dive. Jest. Czy kojarzysz coś, co nazywa się. Oh my god. Coś, co nazywa się kryształy czasu? Nie. Tylko... Kasiu, opowiedz mi proszę, czym są kryształy czasu. Tylko to właśnie nie jest już kwestia dziadów fantastyki, bo to nie jest bardzo seksistowski lore, ale taki, tylko... Był taki system RPG kiedyś, kryształy czasu. Okej. Okay. I on wśród takich hardkorowych nerdów, takich, wiesz, z lat 80. jeszcze jest strasznie kultowy. Aha, aha. Z tego co wiem, to nie dlatego, że jest jakiś super dobry, ale dlatego, był. Że po prostu ludzie mają nostalgię do niego. Okej. Okay. Był po polsku i był polski, dostępny. Tak, to był polski system. On jest jakoś polski też tematycznie? W sensie on ma jakieś nie. takie... Nie. Okay. Nie. No i jest taki autor, który nazywa się Schindler. I taką listę, no. On zaczął pisać książki potem o tych kryształach czasu. Zaczął pisać książki w tym uniwersum. Tak. Okay. I chwali się na przykład, że w tym jego uniwersum jest 600 różnych ras. Super. I... Świetnie. Mm-hmm. W moim uniwersum też jest 601. No, naprawdę. I było dużo jakichś fandomowych perypetii związanych z tym, że on strasznie hucznie jakby... I szumnie zapowiadał te wszystkie książki. One nigdy nie wychodziły. Wychodziły to w formie 6-minutowego audiobooka na YouTubie. O mój Boże. I budował wokół siebie straszny taki cult following na forach. Czy lista Schindlera to lista tych raz? Już właśnie zobaczyłam. To brzmi super. W sensie chętnie bym obejrzał materiał o tym. Brzmi jak zajebisty temat. Jest dużo grzebania po starych wątkach na forach, co też może być dobrą zabawą. To jest największy fan przecież. Mm. Taki deep dive. Kocham rasy, napisał Helporini. Great! Rasy enjoyer. To jest dopiero woke. Mm. I love rasy. O Boże. A jest w ogóle taki fanpage na Facebooku, który nazywa się Czytam kryształy czasu po raz pierwszy dla fabuły. Czekaj, czy te książki wyszły jakieś, czy nie? Nie, czekaj. Chyba jakieś wyszły. Nie, to jest... Czytam kryształy czasu po raz drugi dla fabuły. Po raz pierwszy się czytało dla... Chad, dlaczego się czytało te książki po raz pierwszy? Dla byłego. Dla akcji? Nie. Dla ras. Kocham rasy. Chcę taki t-shirt. Świetny taki szczególnie do noszenia w Polsce, jakby... Niezbyt. Weź sobie coś zjedz, bo się ludzie stresują na czacie. Dobrze.
pojedzone. Tak, chyba faktycznie dla akcji. Czytam Kryształy Czasu po raz pierwszy dla akcji. Miliony muszą kochać lasy. Bo według autora te książki były tak zawiłe, mm-hmm. że trzeba je przeczytać kilka razy. I pierwszy raz się czyta dla akcji. O mój Boże. Kocham go. Wow. Dużo z tego było śmiechu, pamiętam, ale też w tamtych czasach internetu ludzie byli generalnie dość niemili i złośliwi, więc muszę przede wszystkim sprawdzić, naprawdę? Tak, więc muszę sprawdzić, czy to po prostu jest jakiś miły pan, który sobie coś tam pisał i ludzie się z niego śmiali, bo to było słabe, czy faktycznie jest tam, wiesz, coś więcej. Okej. No był, budował tą swoją legendę z tego, co słyszę, nie? Jakby, i to już no, jest jak takie... jak widać, legenda trwa. Legenda trwa, czyli coś tam wybudował. Dzięki Zlejbruk. No. Ojciec mojego kolegi z gimnazjum jest współautorem książki Kryształy Czasu, mówi Zlejbruk. Okej. Okay. Tego co widzę na czacie, to jednak pan jest faktycznie odklejony, więc wolno. Wolno się śmiać. Można, dobrze. Mhm. Zazwyczaj jak ktoś jest odklejony, to jest odklejony wielopoziomowo, nie? Tak to bywa. Tak bywa. Kojarzysz fenomen analizatorni? Nie. Analizatornia. W ogóle... Co? Patryk, czy ty pisałeś blogi? No tak, kiedyś? Ale ja byłem bardziej zagranicznymi rzeczami zainteresowany. Ale czy miałeś bloga swojego? Miałem. Nawet kilka. Jakiego miałeś bloga? Jakie miałeś blogi? Miałem gamingowy blog, miałem blogi z rysunkami. To współprowadzone z koleżanką w gimnazjum jeszcze. I nie wiem, co jeszcze miałem. Miałeś gamingowych miałem dwa. W gimnazjum. No miałem. Co? Boże, czy taki szok? No nie, impressive. No. Gimnazjum bloga. No, nice. No. Na czym miałeś bloga? Na kilka na Onecie i kilka na Blogspocie. Albo na WordPressie? Nie, na Blogspocie chyba, bo byłem WordPress hater. Ciekawe, czy da się je gdzieś znaleźć. Niestety nie pamiętam w ogóle linków do tych najstarszych, ale mam nadal dostęp do tego jednego takiego, który miałem jakby... Ile miałem coś pisze o poście o walentynkach? Tak. Okej, okay. Dobra. Aha. Ja ostatnio robiłem czytanie, ponieważ mam dostęp do jednego z tych blogów. Okej, okay, let's go! Czy chcesz usłyszeć mój post o walentynkach? Bardzo. Okej. O mój Boże. Jest. 14 lutego 2010. Więc 2010. 16 lat. Aha. Czekaj, muszę jakąś muzykę na tło dać, dobrą. O, no, dobry pomysł. Kimchi Devil, dziękuję. Czekajcie. Muza. Ludzie piszą, że to ja powinnam przeczytać. W sumie. No, dobra, czekaj, tylko muszę ci ten, bo to jest chujowo sformatowane. Widok... O, dobra. Ja pierdolę. Czekaj, już ci wysyłam. Dajcie propozycję muzyki jakiejś na tym. Boże, nie mogę się doczekać. Okej, wiem, jaka buza. Proponują na jednej z dzikich plaż. Rip. Wiem co. Mhm. Okej. Okay. Na Discordzie ci wysyłam. Miłego czytania. W ogóle czekaj, wiesz co, schowaj się w Minecrafcie, bo... Okej. Okay. Może ci nie zabiło. Myślałam, coś. Że wlazłam gdzieś do jesteś, domku. Jesteś, okej, okay, już zamknę drzwi i będzie git. A, dobra. Okej, okay, możesz czytać.
Ach, walentynki. Święto zakochanych i marketingowców. Wystarczy rozłożyć się w fotelu i włączyć telewizor. Już po chwili z ekranu zaczyna się wylewać miłość. Różowa i mdła w W końcu to dzień zakochanych. Trochę uczucia jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Już po chwili jednak poziom miłości podnosi się. Podnosi się, robi się wściekle różowa. Zapach jest nie do wytrzymania, wymiotujesz. Wtedy miłość wypełnia cały pokój, dusisz się, wydziera się do płuc, pali w oczy, w konwulsjach padasz na ziemię. Wymiotujesz raz za razem, nie możesz oddychać. W końcu umierasz, uduszony własnymi wymocinami, mdłym zapachem komercyjnej miłości. A tak poważniej, nienawidzę walentynek. Są denerwujące i sztuczne. Gdzie nie spojrzysz, tam miłość. Do jakiego sklepu nie wejdziesz, na półce czeka już kiczowate serce z napisem I love you. I love you. Ba! Nawet reklamy są w okresie walentynek bardziej irytujące. No i to też oczywiście czas, w którym każdy okej, docieramy do sedna sprawy. To też oczywiście czas, w którym każdy obnosi się ze swoją miłością jak tylko może i nagle okazuje się, że jesteś jedyną osobą, która nie ma swojej drugiej połówki. Tak! Jestem single. To chyba niestety wszystko tłumaczy. Boże, popłakałem się. Ja też. Płacz, it's okay, Bartek. Bartek, płacz. Nie trzymaj tego w sobie. Canon event. Chat płacze z tobą. Tak, jestem singlem. Nie, Kasia, nie. Pożyczyłeś to, pokazałem. To jest najpiękniejsze, co widziałam. To jest najpiękniejsze, co widziałam. Dziękuję. Prawdopodobnie będzie najpiękniejsze, dopóki, nie wiem, nie urodzę swojego pierwszego dziecka, pewnie będzie piękniejsze. Drugie już nie. Drugie będzie zaraz pod tym listem. O Boże. Cieszę się, że mogłem się z tym podzielić z tobą. Ale prawie umarłem, jak to czytałaś. O mój Boże. Adi Hombre, dziękuję za subskrypcję. Ej, to jest prawie smutniejsze od mojego tekstu o pusi. Faktycznie. Czy czytałaś go publicznie? Czytałam go w podcaście. Okej. No. Teofil, nie, dziękuję. Teofil, 10 zł, tak. Jestem singlem. Tak, jestem singlem. Mantra, okay, mantra. Czat pamięta. Przyjemnie. Usiunia, misiunia, dokładnie. Dzięki, Piżmak. Piżmak, 10 zł. Podziwiam za odwagę, ja bym to zabrał do grobu. No, o mało nie zabrałem tego do grobu podczas czytania tego teraz, powie ci. Przeczytaj opuści. Okej, okay, dawaj, opuści, ja teraz przeczytam opuści. Dobra, tylko czekaj, jakby to znaleźć. Single in bio. Myślę ci. Mam dziś pewnie w telefonie, więc myślę ci na Messengerze. No, Ricky, kim mówi torturami, by ze mnie tego nie wyciągnęli. Wiesz co? Powiem ci, że twój własny cringe. Bartek jest streamerem, to jego praca. Dokładnie. Tyle radości można z tego wyciągnąć. Ale po czasie. Jest taki moment, w którym
Ach, Boys Night, święto piwa i piwnych marketingowców. Wystarczy rozłożyć na stołku barowym i od razu z kranu zaczyna rozlewać się piwo. Piwo złote, chmielowe w zapachu. Już po chwili poziom piwa podnosi się. Piwo jest nie do wytrzymania. Wymiotujesz, nie możesz oddychać. Zamykasz oczy i pijesz dalej. Dosłownie tak wygląda. W końcu umierasz, uduszony własnymi piwocinami i hałasem kranu do piwa. Piwocinami. Proszę teraz o Girls Night pod taki sam... Disco Elysium jest jak? O, nie. Disco Elysium jest bardzo Boys Night coded. O, mam. Tylko to jest moim ręcznym pismem, więc może być trochę trudniejsze do przeczytania. Spoko. Ćwiczyłem całe lata na swoim piśmie, najcięższym piśmie znanym w Polsce. I Polakom. Masz na Messengerze. Dzięki, Miąż. M-I-O-N-S-Z-69-10. Czekaj, teraz trzeba muzykę znaleźć. Tak, to jest... Wiem jaką. Czekaj, Miąż pisze, Jezu, ale... Miąż daje 10 zł i mówi, co za wspaniały stream, róbcie takich więcej. Jak coś. Let's go. Let's go. Jak coś. Jezu, jak się nazywała ta piosenka? No. Okej. Eternal, dziękuję. Pozdrawiam Kasię oraz ciebie. Dziękuję. Dziękuję za pozdrowienia. Masz pozdrowienia od Eternal Salami. O, dziękuję bardzo. Dobra. Okej, ale nie w wiem, ogóle... czy to jest wersja instrumentalna, więc nie wiem, czy mogę to puszczać. A pokaż mi, to ja znajdę. Puść po prostu no, na tym. Na... Mhm. Wiesz, na jak... ten Watch Together? Tak. Czekajcie, jak... O, mogę zasugerować. Tak. Czekaj, gdzie to jest teraz? Sorry. A weź ten link, wpisz tam na górze po prostu, gdzie jest ta wyszukiwarka Watch Together. Wiesz, co zrobić? Wpisałam... A, trzeci wymiar? Mhm. O kurwa. Tak. Dobra, tak. Dobra, czekaj. Tak. Ja zaraz spróbuję znaleźć. Czekaj. Bo... Czy to jest trzeci wymiar, czy just five? Trzeci wymiar. Wiesz, czego o piosenkę chodzi? Mm-hmm. Bo nie chcę spoilować. Właśnie, dobra, czekaj, bo to jest... A, bo nie mogę tego znaleźć. A, to się nazywa Zapomnij o tym. A, tak? Mhm. Okej. Okay. Tak. Let's tylko go. Szukam jakiejś instrumental wersji, sorry, czekaj. Mhm. Dobra, trudno, najpierw, że będzie wyciszone na YouTubie po prostu. Oh no. Czekaj, ach, Girls Night, święto obgadywania, chcesz przeczytać? Zacząć. Dobra. Ach, Girls Night, święto obgadywania, makijażu i lakieru do paznokci. Wystarczy rozłożyć się w piżamie w łóżku i odpalić telewizor. Z ekranu zaczyna rozlewać się Hannah Montana, mdła w zapachu. Już po chwili poziom plotkarstwa rozlewa się. Zapach lakieru jest nie do wytrzymania. Pali cię w oczy, wymiotujesz na paletkę do paznokci. Zapach lakieru cię... Dusi, w końcu umierasz. Duszą zapachem lakieru. Do paznokci przy dźwiękach Best of Both Worlds. O mój Boże. Nie, słuchaj, bo musisz przeczytać list, więc to nie może być wyciszone. Mhm. A, dobra. Więc znajdźmy smutna piosenka karaoke. Dobrze. Wiem. No. A, nie ma też. Kasztan tak. Pisze szybko, bo prysznic muszę wziąć. No to szybko, bo kasztan musi prysznic wziąć. Czekaj, Boże. Próbowałam ruchome piaski, ale. Ale bankiery w ogóle. Karaoke. Epicki Ziołek pisze, Bartek, nie da cię okłamywał, naprawdę chujowy speedrun.
Okej, mam. Dobra. Mam. Dzięki za szczerość w ogóle. Remi. Mam. Remi. Remi karaoke.com. Fak, nie wiem, jak do tego chcesz przeczytać list o pusionie misionie, ale... Wiem jak. Jest tylko jeden sposób. Nie, czekaj. Nie, pusionia nie zasługuje na to. W sensie na taki tak zły los. No, zasługuje na wszystko, co najlepsze. Rapuj, dubiec. Wiem co. Co? Tak ciężko było dojść do tego. Słuchaj. W ogóle co za intro tego filmiku. Trochę robimy... Musimy zrobić stream karaoke w ogóle, ale to trzeba by na miejscu zrobić. Musimy. Tak. Tak. Czekaj, to jest intro. A, okej. Okay. Dobra, tak. Let's go. That's it. Tylko teraz, bo Facebook... Kiedy obiad stygnie, bo szukasz odpowiedniego filmu na YouTube. Kiedy stream stygnie, bo szukasz odpowiedniego karaoke. Kurde, nie mogę... Nie działa mi coś Messenger, przejebane. Dobra, czekaj. Teraz? Na Discordzie możesz wysłać. No. Serwery mety. Czekaj, mam idealny, ironiczny gif do tej konwersacji, mówi Marlonka. Uwielbiam ten jebany utwór. Legwus pisze, OMG, to mój tata śpiewał w oryginale. Czekaj, co? Twój tata to Krzysztof Krawczyk? Co? Bez kitu. Chyba, że to jest cover. Dobra, wysłałam. Dobra. Jest. Dobra. Ale powaga. Powaga, 100% powagi. Kasia, czy jest to niepoważne kiedykolwiek? Nie. Okej. Okay. Musiałem. Moje magiczne zwierzątko. Mam króliczkę o imieniu Pusiamysia. Albo to, jak to woli. Można mówić i to naraz. Nie wiem, jak mogłam kiedyś żyć bez niej. Moim zdaniem jest to magiczne zwierzątko. Domyśliłam się tego, ponieważ zawsze, kiedy jest mi zimno, przytulam się do mojej pusiuni, od razu jej ciepełko poprawia mi humor. Czasami nawet zdaje mi się, a może to mi się nie tylko zdaje, że rozumie nie tylko moje słowa, ale także i myśli. Wystarczy, że powiem do niej: Pusia, Mysia, chodź do mnie, żabko. A przytupta na pewno i przystawi swój... Żabka to trzecia wariacja. I przystawi swój biało-różowy nosek do mojego policzka. Czuję się wtedy jak w pięknym śnie. Mój... na czacie pisze ASMR mail moaning. Ja pierdolę. Mój króliczek włada najpiękniejszą magią na świecie. Magią miłości. Kasia, 10 lat. I jej króliczek. Przekreślone. I jej króliczek zostało przekreślone. Dlaczego, Kasiu? Ha 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 ha
ten dzień, w którym biorę ołówek do ręki, otwieram swój pamiętnik i z łzami w oczach skreślam z... Tak rzucę. Zrzucasz tym pamiętnikiem o ścianę. Czekaj. Mój króliczek włada najpiękniejszą magią na świecie, magią miłości. To Girls Night. A Boys Night to... Tak, jestem singlem. Kasia, chyba mikrofon odłączyło. Tak? Odłączyło mikrofon? Nie, wyciszyło twój śmiech. A, za głośno się śmiałam po prostu. Jak coś jej odciszyło mikrofon, się tak głośno śmiała, że jej wyciszyło mikrofon, bo tak rozbawił mój żart. Jak coś. Kasia 10 lat i jej króliczek. Jak ja miałam angst. No. Miałam specjalną playlistę do płakania po puśni. Co na nie było? No właśnie. Właśnie była ta piosenka Ruchamy piaskiem. I to trzeciego wymiaru. To śpi, jak to było? Nie pamiętam, czekaj już. No nie mogę niestety odpaść. Że kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Ej, zróbmy dom. Znowu będziesz ufać mi. Zbudujmy. Pozwolę ci się... To jest piosenka minecraftowa, totalnie. Zbudujmy dom dla pusioni w Minecraft. Ten dom, który teraz budujemy, on będzie poświęcony pusiuni. Patrz, schodzi słońce. Wreszcie. Wreszcie będzie piękny dzień, pełen budowania doma i tylko zapierdalanie po tej nocy uciekaj przed szkieletami. To jest zachód chyba. To będzie produktywny dzień. Zobacz, ile lat minęło. Pusia nadal nie żyje, a ty dalej jesteś singlem. Kurwa. Ała. I'm sorry. No, it's okay. Spoko. Napierdalanie swoich przyjaciół to najłatwiejsza forma żartu. Nie każdego stać na lepszą. A, to w ten sposób. No właśnie widzę. Oj, umarłam. Dobrze. Ty mnie zabiłeś? Nie, zombie mnie zabiło. Myślałam, że cię tak zabolało. Ale... Nie zabolało. Ale jak coś. Przecież już wstał dzień. No właśnie się okazuje, że chyba nie dosłownie. To był chyba zachód słońca. O, no, podnosi ten kij, wracamy do. Kurwa, w sumie może peaceful ustawię po prostu, że nie było potworów i kurwa budujemy. O Jezu. Chowaj się, do domu. Do domu! O kurwa! Szybko. O mój Boże. No. Jedno serduszko, nice. Co mnie zabiło? Wlazł nam do domu, wiesz? Nie widziałem go. O nie, on tu jest, fuck. Ja nie mam miecza, fuck. Utknęłam w jakimś samochód, już... idą tu. Napierdalam go. O kurde, jestem, powodzenia. Too late. Muszę iść po swoje rzeczy. Too late. Dobra. I'm dead. Mam miecz, lecę ich. Dobra. Zajmę się nimi, czekaj, gdzie on jest ten drugi? Tu jest. A, już jest zjebany. Ja zamknę twoje itemki drzwi. Tam są. Czekam. Dzięki Nevada. I subscribe dla puśmysi Ale. Dzięki za suba. Dziura w dachu? O faktycznie, kurwa, maś. Dobra, już git, już jest safe. Możesz wyjść. Mogę wyjść? Możesz wyjść. Weź sobie rzeczy tam spadły. Nic mnie nie zabije. W lutym 2010 miałem operację usunięcia walentynek względy singlowe. A nie, o nie, Patryk, nie, ale nie, na dwór nie wychodź! Nie, Kasia! Nie, pytałam cię o mnie! Ale pytałeś, czy możesz wyjść z pokoju, a nie, czy możesz wyjść na dwór. Nie. Też umarłem. No raj, czekaj, idę po swoje rzeczy. Oni tam są teraz. Otwarto dosłownie jak scena z Walking Dead. Zombie weszły do domu, bo źle. Nie dogadaliśmy się, no. To no, przecież moje zombie. Nie dotykaj trawy. Podnieś swoje itemki, co tam zostały na dole. Na schodkach. Nigdzie nie idę, bo mnie znowu zjedzą.
Dobra, to ja idę się z nimi napierdać. W sumie... Gdzie mamy w ogóle naszej... Aha, tu mamy. O, mogę zrobić tarczę i z tarczą będzie mógł się bronić. Jak się robi tarczę? Jestem głupi? Is he stupid? Chat. Is he stupid? Chat, czy to jest prawdziwe? Uwaga, wychodzę z pokoju. Dobrze. A kto to? A kto to wyszedł? Kto to się pojawił? Kto to się pojawił? Dobra, patrz, mam tarczę. Fajnie. Będę mógł nas obronić. Idziesz po mojej itemki? Czekaj, to sobie odłożę rzeczy, żeby tych nie stracić. A gdzie straciłaś swoje? Ale... No na zewnątrz. A też na schodkach na dole, wiesz, tam się gdzieś szkielet zabił, też zobacz, czy nie masz jakiś. A, faktycznie. Ale... Już chyba wtedy nic nie miałam, to chyba... Dobra. A nie, coś wypuściłam, dobra. O kurde, nie wychodź na dwór. Dobra, złapię je i wracam do domu. Dobra. Ej, ale dużo tego masz, co jest? Ile tego miałeś w tych kieszeniach? Gdzie no, to trzymasz? Dużo. W kieszeniach. To nie wygląda jak strój, który ma kieszenie. W torebce. Dobra. Okej, faktycznie. Za to twoje GF na plecach cały czas czytam jako girlfriend. Girls night. Hey girlfriend! To jest jedyny GF, jak... Kasia, to jest jedyny GF, jaki potrzebuję. Oh. Powiedziane najsmutniejsze. Nie wiem, jak inaczej zareagować. Tylko takiej reakcji wymagałem. O tak. Jezu, czekaj, powinienem mieć na... To... Powinienem mieć, kurwa, na tym... Tak, jestem singlem. Dobra. Ej, Jezu, kupię ci taką koszulkę. Błagam, to jest, nie. To jest chrupek. To za mną to chrupek. Pokaż chrupka. Tu... Leży tu za mną. Pokaż tu... chrupka. Ze skarpetą w ryju jest zawiawior. That's crazy. A czy w ogóle... Wy mnie widzicie? Nie wiem, czy mi się kamerka nie wyłączyła. Nie, widać, widać. Widać? O. Hmm? Nie ma. Wiewiór jest, prezentuje właśnie. Wiewiór jest bardzo ładny. I cieszę się, że chrupek też tam jest. Jest. Wiewiór jest very nonchalant. Ja jestem dzisiaj very szalant. Szalancka. Mhm. Jaki jest origin tego słowa? Przyniósł mi skarpetę. Nonchalant? Pewnie francuski. A to jest mój mietek. Mhm. Kojarzę, znam. Jest ibitnie wielki. No. I w sumie tyle, i tak się żyje. Się żyje. A to jest mój zamiokulkas. Nie, nie, tak pokazuję. No, chyba nie warto. No, no już, wiesz co, już it's over dla chłopa, powiem ci. Muszę się z tym pogodzić, jak z pociunią. Moc miłości. Dlatego, nie, nowy zamio zajebiście sobie radzi właśnie, jest pięknym kwiatem i to jest jeszcze smutniejsze, mam to porównanie takie. Z tyłu mamy skrzynię, do której możesz rzucić rzeczy, których nie potrzebujesz, jak coś. Jakieś takie, które ci zalegają, okay. Albo... No teraz to, o, mam jakąś kość, to chyba ją tam wrzucę, bo... A to nie jest skrzynia, skrzynia jest za tobą, to jest crafting table. A, na tym się kraftuje. Dobra. Je. Stupid. O, creeper idzie. Uważaj, bo mamy creepera za drzwiami. Ale nie wejdzie tu. Nie, nie, on nie potrafi korzystać z drzwi. O, good, good. Natomiast będzie tam czekał. Węgiel. Dużo węgla nazbierałam. O, zajebiście, super, super. Z węgla możesz robić, z węgla i z kików robisz te torcze, pochodnie na ścianie na przykład. A to sobie zrobię. A zrób sobie. Mam dokładnie 15 węgla i dokładnie 15 kików. Z kików i z cobblestone'a, albo z drewna, albo z żelaza. Mhm. Żelaza mam mało akurat, więc nie polecam. Ale z cobblestone'a na przykład możesz zrobić właśnie sobie narzędzia, typu właśnie mieczyk, kill off, łopata. A, i możesz też mieć tarczę. I w sumie tarcza by ci się przydała, bo mamy strasznie duży najazd tych skurwysynów. Już ci robię. Ale czy będzie mi pasować do outfitu?
Outfit nie będzie pasować, będziesz od szarpana, więc. Proszę. O, dzięki. I wrzuć sobie na. Wiem, gdzie widzę. Wiem. Ona ma gra w gry. Gram w Baldura, tak? Da się ozdabiać tarczę później, tak? Ej. Skibidi Toilet czy Creeper? Pytanie na czacie. Oh my god, już to przerabialiśmy. Już to przerabialiśmy, nie da ci tłumaczyć po raz kolejny, że Skibidi. Dobra, mam. Masz mieczyk? Nie mam, zostawiłam go na zewnątrz. Okej, okay, bo... Mam łuk? Podniosłem wszystko, co było, ale nie wiem, czy... Jedną z tych rzeczy. Tu masz mieczyk. Teraz. O, jest mieczyk, dzięki. Zrobiłem dzięki. Ci. No, jakie są opcje romansowe w tym Minecrafcie? Na przykład takie? No właśnie. O kurwa, czekaj. Nie wygląda na przyjazną opcję romansową. Tak, wiesz co, czekaj, go zabiję tak, żeby nie wybuchł. O, on się uważaj, pali, uważaj on na się niego, pali. Uważaj na niego, uważaj. A wybuchaj, podejdzie do ciebie. Ale mamy dziurę w domu. Fuck. Kurwa mać. Bartek. No próbowałem, okej. Okay. Pierdolę. Ledwo fundamenty postawione. Dziura, rozjebane pół salonu. Już załatam. Spokojnie. Spokojnie. No mówiłam, żeby wziąć ekipę do tego. Nie sam no zrobię. Co będziemy, no bo taniej wychodzi. Co będziemy pieniądze marnować? Co, ja nie umiem zrobić, nie umiem tylko płytek położyć, no i umiem. Tylko studia trzeba tylko mieć, czas potrzebuję po prostu. No będę mieć czas, jak już skończymy. Będę mieć czas, to zrobię, no. No właśnie. No jest to, no to jest chwila roboty, no 5 minut po prostu, no zrobię, Boże. No, chwila już, roboty, no. Ale zawsze tak mówisz, a potem co? Siedzisz w kopalni do nocy i wracasz do domu zajebany. Przez zombie. No dobra, ale za coś chyba to postawiliśmy wszystko, nie? Ktoś musiał na to zarobić w tej kopalni, tak? Tak. Fundamenty. Tak? Ktoś musiał przynieść to drewno. Za moje pieniądze z OnlyFansa to postawiliśmy, cię za te grosze z kopalni. Typowa śląska rodzina. Filip 10 złotych, warto, przystoi dzisiaj wyglądać. Dziękuję. On w kopalni, ona na OnlyFans. Po prostu Katowice. Katowice gameplay. Życie na kredycie gameplay. OnlyFans Dotter, kopalnia Sun. On na OF, ona w kopalni. O kurwa! Kasia, uważaj. No, fuck, Creeper. Shit. No i co? No i dziura kolejna, kto to będzie łatał? Masz. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Co? Masz. I co, ja mam łatać? No. Moje ręce dobra. Wyglądają tak, żeby ta dziura mogła wyglądać kurwa na Zakopaną. Dobra, no zrobię, patrz, widzisz? Patrz w ręku, zobacz, patrz, cyk. No. Patrz jak lepiej, patrz jak płynę. Daj mi ziemię, to też zrobię. Nie no, teraz to już zrobione. A, teraz ty sam zrobiłeś. Nie, no ja nie potrzebuję pomocy, skąd? Hisui Kiba mówi, spierdalaj od Katowic. W sumie nie mamy pasa. Czy mamy pasa? Nie mamy pasa. Nie mamy pasa. Za słabo znamy ludzi z Katowic. No. Niestety, szkoda. Dobra, przerzućmy się z powrotem na Lublin. Powiedz coś śmiesznego Lublinie. Co tam się w Lublinie dzieje teraz? Co tam w Lublinie? Ostatnio się dowiedziałem, że Lublin się starał o tytuł stolicy kulturalnej, tak? Jakiś czas temu i się nie udało, i się nie postarał. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe. Jak? Myślałem, że każde po prostu miasto sobie dostaje, które chce być... No myślałem, że tego się nie ogłasza, tak. No tak, myślałem, że tak jest, że to jak już się ogłasza, że w ogóle jest taka możliwość, to jak już jest ustalone, że są stolicą kultury. No bo, no nie wiem, no takie trochę żałosne dla miasta, nie? Jak się okaże, że się nie dostało. Jakby co mają potem powiedzieć, że co, kurwa, zrobił własne dni kultury? Żałosne czy nie żałosne, ale pieniądze z Unii były, tak? Żeby się postarać. A, więc może po to robią? Może nie zostaliśmy stolicą kultury, ale jesteśmy miastem inspiracji. Tak się nazywa? Tak, Lublin miasto inspiracji. Ciechocinek ma tagline, uzdrawiamy potężnie.
No way. Bo, no, yes way. Wspaniałe hasło. No. Potężne hasło. Jezu, ten odcinek Życia na kredycie, w którym byli w tych odcinku. Czy możemy pogadać o Życie na kredycie? Musimy pogadać o Życie na kredycie. Czy ktoś, kto na czacie jest Życie na kredycie, Enjoyer, proszę o podniesienie ręki. Nie chcę robić zbyt wielkich spoilerów, chociaż to jest takie coś, że można zaspoilerować, później człowiek i tak będzie chciał obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to się potoczyło. Prawda. Najlepszy Prawda. Reality show, jaki istnieje, słuchajcie. Najlepszy, to jest najlepsze lore, jakim Polska obrodziła. Oj tak. Wchodzisz czy nie? Ja? O, no. Idę. Nie mogę doskoczyć. Dobrze, proszę. O, dziękuję. Zacznę. To ja tu... A, to może nie ziemią. No real Kiki pisze, szpital z mojego powiatu ma hasło leczymy uśmiechem i potwierdzam, tylko tym się tam leczy. Yikes. Ej, dawajcie jakieś tagline'y waszych miejscowości. O, będziemy właśnie, oceniać. Tak. Mhm. Będziemy wymyślać lepsze. Jak szumnie. O, Asbestos Enjoyer, first time chat pisze. Byłem w wakacje w Lublinie, spałem naprzeciwko zamku. Wychodzę z reprezentacyjnej kamienicy tylnym wejściem, a tam na śmietniku dzieci w obdrapanych ciuchach kopią piłkę bez powietrza. Potem zjadłem cebularza i byłem szczęśliwy. Życie jest piękne. Ale podobało się. Ale śmieszna w ogóle, tak. W łachmanach pewnie jeszcze były i miały takie żelazne garnuszki, którymi trzęsły i prosiły miały szeleczki i beret. Szeleczki i beret, nie. Były umazane węglem i cebulą. Kaszkiet. Umazane węglem i OnlyFans. Piszkie na chybsą cebula. Zamość perła renesansu? I guess. Zamość to jest hitlerowski wymysł. Co? Hitler uwielbiał Zamość. No dobra, no lubił i co? I mają się teraz tego... Znaczy wstyd... No co mają z tym zrobić? Jakby najgorzej. No nie wiem, jakby Hitler powiedział, że mnie lubi, to bym się zastanawiała, co jest ze mną nie tak. Okej. Okay, ej, podobno monetyzacja nam teraz przeze mnie poszła. Nie, raczej nie. Musisz wyciąć. już się pogodziłem z tą myślą, słuchaj. Mogło zamość pod dywan. Zamość pod dywan. Jarocin? To miasto brzmi. To jest dobre. Szkoda, że tak chujowo. Ja lubię Jarocin. W sensie, nie wiem, nie mam pojęcia, ale kojarzy mi się śmiesznie. Ale po prostu musiałeś powiedzieć coś odwrotnego do tego, co ja mówię, wiem, rozumiem. No, tak to działa. That's how this game is played. Jarocin, miasto Trocin. Kasia ma kontrowersyjne poglądy, ale liczy się program streama. Łomża? Zasmakuj w Łomży. Aha, bo są znani tylko z Łomży. W sensie z browaru. Okej. Okay. Nowy Sącz miał kiedyś hasło dobrze wróży, ale parę lat temu wycofali. Chodzi o to, że ulice i rynek układają się mniej więcej w kształt dłoni. No bo to brzmi bardziej jak, nie wiem, Nowy Sącz. Jest tu potencjał. Jest tu potencjał. No, Nowy Sącz, mogło być gorzej. Nowy Sącz zdolny, ale leniwy. Ludzie pytają, czy mówię na makaron kluski. Oczywiście, że mówię na makaron kluski. Oraz strasznie się zamoszczanie odpalili na czacie. Zamoszczanie się odpalili. Ciąża się przedłuża. Wilkulu, dziękuję. Ej, nie mówiłam na serio. Kocham Zamość, uwielbiam Zamość. Najlepsze miejsce. Ja nie wiem, co się dzieje w Zamościu. Super wspomnienia. A w ogóle Toruń? Gotyk na dotyk. Co? Gotyk Ale na dotyk. Serio? Tak, tak. Nie. Autentycznie. Nie, naprawdę? No. Kasia Babis left the game? Nie wiem czemu. Okej. Okay. Wywaliło cię. No.
zamoszczanie mnie wyjebali. Natan Szatan pisze, a Kasia, a pochwal się, jak mówisz na kapcie. O mój Boże. Ciapy, no i co? Jak? Ciapy. Ciapy. Ciapy? Ja najbardziej lubię laczki. Laczki to są eleganckie buty. Kefrus mówi, spytaj Kasi, czy lubisz szczypki. Nie. Czym są? Czym są? Są za słodkie. Co to jest? Się lepią po nich ręce. Ale co to jest? Szczypki? No szczypki to szczypki. Dobra, ale... O mój Boże, czekaj, bo... Wchodzimy w Lublin lore i zaczyna się temat szpitala onkologicznego w Lublinie. Okej. Okay. Ja w tym momencie wjeżdża kurwa rant. Dawaj, dawaj, rant. Ty widziałeś, jak wygląda szpital onkologiczny w Lublinie? Nie, ale jest to szpital onkologiczny w Lublinie, więc się domyślam. Co to miało znaczyć? Dobrze wiesz, co to miało znaczyć. Szpital onkologiczny w Lublinie. No dobra, no, nie wiem. Nie wiem, jak wygląda, nie mam żadnego bajasu z tym związanego. Już czy to z powodu Lublina, czy też tego, że lubię ci dopiec. Zero jest tutaj tego takiego. Lubię ci dopiec. Lubię ci dopiec! Czekaj, gdzie się... Czy jest w kształcie raka? Jezu, nie, ale to już chyba byłoby lepsze. Czy chcesz powiedzieć, że szpital onkologiczny jest takim złośliwym guzem na mapie Lublina? Dokładnie tak. Lepiej bym tego nie ujęła. Już patrzę. Bum. Musisz pokazać. Żartujesz. Wszystko. Yep. Ja pierdolę. To wygląda jak torty lodowe, co w osiedlowym kupujesz. Takie trochę już... Takie wiesz... Co poza lodówką trochę odstały. Kto to zrobił? Słuchaj, to jest czy on ma nic. Zaokrąglone boki? Słuchaj, to rolada jest lodowa. Ten jebany budynek no. Widać z każdego miejsca reprezentacyjnego w mieście. O mój Boże. Jakby starówka jest na wzgórzu i po prostu idziesz przez wszystkie najpiękniejsze miejsca w Lublinie i widzisz ten jebany budynek z każdego punktu, w którym się znajdziesz. On nie miał być taki, tam poszedł gruby wałek, bo na wizualizacji oczywiście tam było piękne... Masz wizualki? Dobre pytanie. Ingmar pisze, jakie miasto, taki pałac kultury. Co jest śmieszne, bo Pałac Kultury jest też kontrowersyjny, więc... Bardzo dobre miejsce Pałac Kultury. Ty zaraz co ty budujesz, zanim się zaczniesz śmiać z jakiegoś budynku, mówi Burak. No. Okej, okay, dopiero zaczynamy. Zobacz, jak to miało wyglądać. No. Co? Tak, a to nie jest przed malowaniem po prostu jak... A nie, widzę, że tam ktoś... Nie, to miało być panele. Ale okay. ktoś strasznego wała zrobił i kupił po prostu najtańszą farbę. O, oh, wow. O, oh, chuj. Ludzie piszą, że powinniśmy go zbudować w Minecrafcie. I najpierw sobie pomyślałam, mój Boże, to jest szpital onkologiczny. Czy ludzie z rakiem nie mają wystarczająco przesrane? Jeszcze muszą codziennie być w takim brzydkim budynku? Ale potem się zorientowałam, Bartek. Potem się zorientowałam, że to... Oni są w jedynym miejscu w Lublinie, gdzie nie widać tego budynku. To jest nasz dar dla ludzi z rakiem. Lublina. To prawda. To prawda. Nie mogę z tych wizualek. I know. Prawdę mówisz. Fair enough, piszą. No, jakby nie byli on board na początku, ale dotarło do nich to. Jak w środku wygląda? Nie. A tego już nie wiem. Nie byłam na szczęście. Ale tam Ziobro leży jak coś. A, no tak, teraz Ziobro leży.
Czyli właśnie tam. Właśnie tam. I co, jest noc? Siedzimy w domu? Wiesz co? Już obudowaliśmy tak w sumie, że nikt nam tu nie wejdzie, więc możemy sobie... Barto, obczaj, to twoje rapowe alter ego. Dziękuję, Deweron. Nie wiem, czy chcesz się zapoznać z moim rapowym alter ego, czymkolwiek jest, ale dziękuję. Ja chcę się zapoznać z twoim rapowym alter ego. Nie. Nie chcę. A, to jest świeże coś ten. Okej, ale dziękuję. Miło. Wrzuć VOD z tego streama na kanał. Wrzucę. Na pewno będzie. Odcinek zero. Co jeszcze dzieje się? Dawaj jeszcze jakąś lublińską anegdotę. Oh my god. Widzisz, ja jestem... Niestety ja jestem jakby pozbawiony tego, nie? Bo ja... Ja nie mam rodzinnego miasta. Ja mam rodzinną wieś i opowiadam anegdoty o niej jakby... Co? Kto? Gdzie? Anegdoty są... O wsi są gorsze niż te anegdoty o mieście? No przez to, że po pierwsze mniej się dzieje, po drugie nikogo, absolutnie nikogo nie obchodzi, co tam się dzieje. Chociaż, okej, jedna smutna rzecz. To już kiedy się wyprowadziłem stamtąd. Wyprowadziłem się tam lata temu stamtąd. Ale... jakby wieś stała się na tyle rozrośnięta, że stwierdzili, że dadzą nazwy ulic. Wow. I jakie to były nazwy ulic? Główna ulica teraz nazywa się ulica Jana Pawła II. Nie zgadłabym. Mhm, tak. Przegrała z Topolową, bo są tam topole, więc byłaby Topolowa. Aha. Przegrała, nazwa Jana Pawła II. Jestem zbulwersowany, cieszę się, że już tam nie mieszkam, bo pewnie właśnie to byłby mój adres. Skąd pochodzisz? Z dupy. To są jakieś takie... Jakiś taki. Topolowa brzmi based. To prawda, Topolowa brzmi super. Ja lubię takie nazwy ulic, kurde, no. Pokażę ci coś śmiesznego. Wiesz, tak najśmieszniejsze nazwy ulic są... Tam, gdzie się nowe budynki budują, muszą być zawsze takie przyjemne. Takie nowobogackie nazwy ulic są zawsze albo od jakichś bohaterów lektur szkolnych, o jest, albo tak. Od szlachetnych kamieni. Od kwiatów często są. Kwiatów, od postaci z bajek. Szukam czegoś śmiesznego, żeby ci pokazać z lubelskiego lore. Dobra. Aleja Harry'ego Pottera. Hej, czy wcisnęłabyś przycisk? Dostajesz piękny kurwa dom, ale jest przy ulicy Harry'ego Pottera. Nie. Nie? Nie. Okej. Ja nie kupiłam domu w Ząbkach, bo stwierdziłam, że chcę mieszkać w Ząbkach. Fair? That's fair. Ulica Obi-Wana Kenobiego, nie. Dokładnie, jest. Istnieje. Odwiedziłam jakiś czas temu osiedle, na którym się wychowałam. Mhm. I znalazłam... Trochę inny obraz zostałam niż ten, który zapamiętałam. Poszłam w miejsce, w którym dawniej był plac zabaw. Wokół tego placu zabaw były balkony, pod którymi można było robić bazy i warzyć w nich różne mikstury i bawić się kucykami pony. Właśnie ci wysłałam, była tam strefa gaslightu? Nie, bo nie było tam chłopców, bawiłam się z koleżankami pod balkonami. Okej. Okay. Cóż, no stracona szansa. Chłopcy mieli swoją bazę pod górką, my miałyśmy pod balkonami. Baza pod górką! Mhm. A to takie, też takie gendered bardzo, że dziewczyny się bawiły pod balkonami w strefie zurbanizowanej, a chłopaki pod wypierdalać pod górkę. Było dość gendered. Tak. Całkiem gendered. I wysłałam ci teraz, jak wygląda to miejsce, w którym się kiedyś bawiłyśmy. Patrzę. Widzę, że strefa gaslightu dostała sponsora. To jest czyjś prywatny balkon. Przecież...
jaka była motywacja, że coś takiego. Ja... Okej, okay, jakby, ale. Dobra, bo zakładam, że właściciel, nie wiem, no. To ubezpieczenia? Chyba? Nie. Tak, albo pracuje dla nich, albo dostał od nich kasę. Właśnie. Nie mam pojęcia. Nie wyobrażam sobie aż tak być zaangażowaną w swoją pracę, żeby sobie zajebać balkon wielkim banerem świecącym. On się świeci w nocy. Przynajmniej balkon jest ubezpieczony. Mateusz, ty jak mój przejeb balkon jest ubezpieczony. Jeszcze, że to jest kurwa parter. Cześć. To się jakiś czas temu stało w Lublinie. Incydent kałowy w Aqua Lublin. Jedna z atrakcji tymczasowo wyłączona z użytkowania. To nie jest takie ostatnio. Chyba, że to jest jakiś następny. Nie, to rok temu. Teraz był w Płocku też incydent kałowy. O, jestem bardziej Płock-pild, więc... Klienci Aqua Lublin poinformowali nas w sobotę o niedostępności części atrakcji. Pracownicy na kasie mieli nie informować o tym fakcie klientów, którzy dowiadowali się o niedostępności atrakcji dopiero po wejściu. Ale łeb. Uwaga. Czyli, uwaga. Aqua Lublin w połowie zamknięte. Niestety pani nie była skora poinformować nas o tym na wejściu, co jest wprowadzenie w błąd klienta. Jeden z ratowników się wygadał, że jakieś dziecko się zesrało do wody, pisze pan Adrian. O mój Boże. To się zdarza. No to się zdarza, ale bardziej mnie bawi to, że oni jeszcze ich wpuszczali i brali hajs za bilet. I dopiero już po wejściu się dowiadywali, że nie mogą wejść do basenu. Dobry, no. Ej, czat chce cię zapoznać z lore Grzesia Super Zbieracza. O, chcesz mnie wtajemniczyć? Zastanawiam się, bo to jest... czy jestem odpowiednią osobą do tego? Nie wiem, czy tak dobrze znam. Okej. Okay, no. Znaczy, poznałam super zbieracza. Jakby każdy, kto to już, studiował w Lublinie. To już pewnie. Jesteś do tego jakby bardziej przygotowana niż większość ludzi. Więc. Generalnie jest jedna strefa w Lublinie, w której wolno pić alkohol. Dziękuję, Lubelak. Lubelak 10 zł. Panie streamer, proszę mi mojego widza eskalować. Ten fragment streama jest sponsorowany przez Lubelaka. Tak. No. Dawaj. I tak jak w Warszawie na schodkach nad Wisłą można pić alkohol, no. Tak w Lublinie można pić na Miasteczku Akademickim alkohol. O, no tak, strefa gaslightu. Jest to strefa gaslightu. No. I tam jest potężne industrii zbierania puszek, tak? Ponieważ industrii zbierania puszek, let's go. Tak, i nie chce im się ich wyrzucać i, i zwykle panowie żule sobie na tym zarabiali. Mm-hmm. Ale jeden z nich był inny niż wszyscy inni. Mm. Ponieważ był młody, był zawsze dość schludny i niesamowicie elokwentny. I charyzmatyczny. I zawsze odczarowywał wszystkich studentów z rozmową i takim banterem, zanim poprosił ich o puszki. He was not like other żule. Czekaj, czy to było w takim razie, że studenci mieli wybór, komu dać i on po prostu jakby wygrywał? Tak, to było, absolutnie było wolny rynek, konkurencja i często było tak, że właśnie przychodził jakiś pan, pytał o puszki, a ludzie, a no kurczę, już daliśmy innemu, nie? Okej. Można było, ludzie zachowywali puszki specjalnie dla super zbieracza. Faktycznie, rozumiem. O kurde, oje, ale konkurencyjny rynek. Tak, i potem on dzięki swojej unikalnej metodzie, tak, swoim unikalnym praktykom biznesowym, jakby totalnie ten rynek zmonopolizował. O, wywaliło mnie z serwera. Już wracam. I zbierał strasznie dużo tych puszek. Do tego stopnia, że zaczął być lokalną sensacją i lokalna prasa zaczęła się rozpisywać o jego zaradności i o tym, jak dużo pieniędzy zarobił z tych puszek. Po czym on miał marzenie, słuchaj. O Boże. Zgadnij, co zrobił kasą z tych puszek. Otworzył biznes, podpowiem. Otworzył jedyny biznes, jaki można otworzyć w Lublinie. Monopolowy? Otworzył kebab. Okej, to lubię. Otworzył kebab i... Jak się jak go nazwał? Kurde, zapomniałam. Kurczę, a czy nawiązał jakoś do swojej, nie wiem, do swojej kariery?
Do swojej spuścizny. Pierwszy artykuł, na jaki trafiłam. Kebab super zbieracza zamknięty przez sanepid. Nazywał się Super Kebab. Kurwa mać, nie, dziura w naszym domu. Co? Dziura w naszym domu? Dziura w naszym domu, wybuchł nam Creeper. Tak. No. Creeper nam wybuchł, tylko no, creeper w naszym domu. Kurwa, przepraszam. Pusznie. Ciekawe, za co go sanepid zamknął? Serwował w tych puszkach te kebaby? Ej, to by był, jak kojarzysz ten subreddit We Want Plates? Czy jak to się nazywało? O Jezu, tak, tak, kojarzę ten subreddit. Nawet wrzucałam na niego kiedyś coś, wiesz? O. Jest subreddit po prostu zapełniony zdjęciami z różnych restauracji, w których dania są podawane na przeróżnych rzeczach, które mają być... Wszystkim, tylko nie talerzami. Dokładnie. No i sobie wyobrażam po prostu, że on podaje tego kebaba, takiego rollo, w takiej puszce na pół przeciętej. Nie, on to już zostawił ze sobą dni zbierania puszek. Wyjebał się na fanów? Nie, on poszedł, po prostu rozwinął się, bo on wszedł wtedy w wojnę kebabową, bo tu jest jeszcze głębsze lore. O kurde, dobra. Bo nie wiem, czy kojarzysz prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka. Nie, czy to jest pełna nazwa? Tak, prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka był w Lublinie i jego gimmick polegał na tym, że on dawał kebab z wieprzowiną, bo zwykle... Okej, okay. No tak, bo wieprzowiny nie ma. On generalnie się reklamował hasłem, że jedząc kebaba osiedlasz Araba, a on tego nie chciał, więc zrobili polski kebab z wieprzowiną, a nie jakiś tam arabski, tak? Okej, okay. Myślałem, że będzie fan wojna, więc... a nie wojna typu... Jest Lublin, come on. Okay. I super zbieracz w kontraście do prawdziwego kebaba, prawdziwego Polaka, zaczął mówić, że u niego nie ma dyskryminacji, u niego wszyscy są mile widziani i wholesome generalnie, jak to typowy pan zbieracz. Niestety potem właśnie zamknął go sanepid. trochę mniej wholesome. Po prostu się okazało, że coś tam, kurde, nie chcę szkalować, ale coś było tam z chujowym traktowaniem pracowników, albo... no. Nie był to biznes z wielkim kapitałem, może tak. Okej, okay, rozumiem. Więc niezbyt dobrze to wyszło. I to były jakby te wojny między tymi dwoma kebabami, czy tam było jakoś więcej zaangażowane? Tak, kłócili się w social mediach. Okej. Okay. Sprytnie. Kolejny kawałek lubelskiego lore. To... lubelscy naziole, którzy są dość aktywni w Lublinie i na przykład co roku z Młodzieżą Wszechpolską organizowali zawsze 8 marca pikietę antyfeministyczną. Okay. Problem w tym, że nigdy nie było żadnej feministycznej organizacji pikiety, stowarzyszenia ani inicjatywy w Lublinie, jakby przez wiele, wiele lat. Więc co roku sobie w Dzień Kobiet stali i protestowali. Po prostu idei kobiet. Powietrze, tak, po prostu, tak. No i tuż po założeniu jakoś partii Razem, jako młoda, zaangażowana działaczka, wymyśliłam z koleżankami, że kurde, chłopaki tam tak stoją zawsze i marzną, bo to jeszcze marzec. Damy im powód do protestowania może tym razem i zrobiłyśmy pierwszy raz pikietę feministyczną. O. Bo nas strasznie wkurzyło ich hasło tej antyfeministycznej, bo oni to zrobili pod hasłem w imieniu dam. No tak, tych prawdziwych kobiet, a nie tych pojebanych feministek. Kurde, więc zrobiłyśmy taką dziękuję, pikietę, Kciuk. Że jakby dziękuję, subskrybę. Że mówimy same za siebie, nie? Dzięki, Kciuk. I ta właśnie pikieta miała hasło mówimy same za siebie, a ponieważ oni mieli hasło w imieniu dam, to my miałyśmy taki wielki transparent z napisem damy, ale nie wam. I potem oni nam i jeszcze kilka innych transparentów i oni nam te transparenty ukradli. Po prostu podbiegli do nas, jak wracałyśmy już z tej pikiety, podbiegło do nas kilku chłopaków. I totalnie nam po prostu je ukradli, a potem wrzucali do internetu zdjęcia z odwróconymi tymi kartkami, jakby mieli jakieś szaliki klubowe, które zajebali przeciwnemu klubowi. O, nie, no słuchaj, jakby udowodnili totalnie, że to
cokolwiek chciałyście powiedzieć, że nie, nie miało to sensu. Co tu się... Bartek, co tu się wydarzyło w naszym domu? Co się dzieje? Robię okno. What? No. What? Mamy... Co? Poszedłem zebrać piasek, który teraz przetapiam w naszym piecu, żeby wytworzyć szkło. Ja. No way. Rozjebało łeb, co? Aha. Robimy sufit szklany? Aha. No, taki, ja, taki feministyczny. Z tym drzewem. Szklany sufit, taki feministyczny dom. Good one. That was a good one. Zdarzy mi się. Dobra, robimy to. Trzeba więcej. No. Więcej pieców, no. Więcej piasku. O, dam więcej ci. Piecu, więcej piasku. Gdzie dam ci piasek? Łopatę. Bam. Mhm. Wychodzisz, idziesz w prawo i tam jest plaża. Idź po piasek, let's go. Plaża, idę po piasek. Let's go. Neuron aktywowany, po prostu szkło, niewiele trzeba, Kasi. No bo mam zadanie. Wiesz, że ja od jakiejś godziny po prostu chodziłam dookoła tego domu i nie rozumiałam głupoty. Tak, ja ale tak się gra w Minecrafta właśnie. Tak się gra w Minecrafta. Z znajomymi po prostu jedna osoba jest super wkręcona, druga jej opowiada anegdoty. Jest zajebiście. Dobrze, Kasia ma parcie na szkło. Dokładnie. Słucham? A skąd taki wniosek? Bo a że szklany sufit. No. Oh my god. Jest she stupid. Jest she stupid. Just Nico mówi, że chce więcej Lublin lore. O oh god. Muszę jakieś powyciągać. Juria, dziękuję. Witam. Trzy jak poniedziałek mija. Trzy. Dobrze, bardzo dobrze mija poniedziałek. Ojej, to jest jeszcze lore kanapy. Lore kanapy? To też była afera grubsza. Lore kanapy? Jedyna kanapa? No. Okej. Okay. Jak? Jedna kanapa sporo zamieszała w lubelskim świecie, Bartek. To proszę mnie wtajemniczyć. Jest... Lublin oprócz tego, że jest dość konserwatywnym miejscem, to jest też bardzo zaangażowanym artystycznie miastem, nie? Aha. I te dwie sfery ciągle się ze sobą przenikają i również wchodzą w przeróżne konflikty. No i jest na przykład taka galeria Labirynt w Lublinie i oni robili jakiś taki zinek, przegląd artystycznych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. I ten zinek miewał różne okładki. Taki katalog może. No i raz na okładce była instalacja artystyczna, która była po prostu kanapą obróconą jakby pod kątem 90, taką stojącą na sztorc kanapą. No i któraś z radnych, albo któryś z radnych lubelskich sobie wymyślił, że to mu przypomina penisa. I w związku z tym stwierdził, że należy natychmiast wycofać. Freud by coś wszystkie... powiedział o tym. Dokładnie. No o mój Boże. Była... I słuchaj, przez tę kanapę zawiązała się wśród radnych lubelskich jakaś specjalna komisja do sprawdzania, czy sztuka nie jest zbereźna. To brzmi jak... To brzmi jak... Pająk, 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 pająk. Gdzie jesteś? O Jezu. Jo, nie, wracaj, wracaj, wracaj. Jestem na plaży. Biegnę. O, jesteś, jesteś. Okej, okay, wracaj do domu. Dobra. Wracaj do domu, zajmę się. Widzisz... Człowiek, wtedy mężczyzna się czuje potrzebny. A nie tylko wykładanie tych szkieł. Kasia! Tak, co się stało? Kurwa, wracam do domu, patrzę, jak creeper stoi w drzwiach. A ja martwa na podłodze, o mój Boże. Dosłownie, motyw kobiety w lodówce. Tak, ja tak wybiegłem cię ocalić, ty wróć do domu, będziesz bezpieczna, ja wracam, widzę tego creepera, jak wybucha przy tobie. O, no to jakby reszta życia spędzona na... A bo wiesz dlaczego? Bo ja nie dokończyłem szyby, bo stwierdziłem, że ją dokończę za chwilę. O nie, to przez te szyby wysłałeś było... mi po piasek na te szyby. Szyba... O ja pierdolę. Strasznie smutne. To twój villain arc. Tak. Nie, co? To jest mój antybohater arc. Bo ja teraz zacznę, wiesz, swoją krucjatę przeciwko creeperom, ale ona będzie przesadzona, bo będzie wychodziła z chęci zemsty i później ktoś mi uświadomi, że możesz już spocząć, to nie była twoja wina. Nie była twoja wina, Bartek. To była moja wina. Właśnie, pochodnia. On wraca, ona creeper.
Czy zapis tego streamu? Będzie zapis tego streamu. Po prostu nie publikuję się teraz, bo znowu zapomniałem ustawić, że się publikował na bieżąco, kiedy jest streamowany. Witam. Tutaj jeszcze wejdą nam creepery. Tak, już właśnie muszę więcej szkła dorobić, wiesz. To ja więcej tego piasku odłożę do skrzyni, bo ostatnio jak próbowałam, to ktoś mnie zajebał. Spoko. Crafting bench. Tu. Jest jeszcze jeden lore lubelski, który jest również lorem komiksowym. Okej. Ale combo. Ja może później możesz mi podesłać, jak ta kanapa wygląda? Chętnie pokażę na streamie. A czekaj, spróbuję ją wygooglać. I Tassir w ogóle dobrze mówi, że jak słyszysz syczenie creepera, to zasłaniaj się tarczą. Wyposaż się sobie. To muszę sobie przygłosić dźwięki w Minecrafcie w takim razie. Spoko. Kanapa skandal. Dobra, to teraz zrobię sufit szklany. O, jest. Lublin, czy kanapa na okładce wygląda jak penis? Za paywallem. No chyba sobie jaja robią. Kasy kanapę robią. O, okej, okay, dobra. Wygląda jak penis. Właśnie sobie przypomniałam. Tak, jednak tak? Tak. Okej. Okay. Mhm. Znaczy nadal nie jest problem jakby sam w sobie. Jako okładki zina artystycznego, ale... Wysłałam ci. Dobra. Okej. Okay. I know. Już. Nie wiem, czy możemy to pokazać. Możemy, Boże, to jest... There are cathedrals. O, jest jakiś materiał na YouTubie o tym. There are cathedrals everywhere for those with the eyes to see. To spodziewałam. Ja bym kliknęła. Co się stało? Nic. Miałam mówić jakieś... Jest jeszcze jedno lore, tak, komiksowe lore lubelskie. Just Easy pisze, not gonna lie, nigdy nie byłam fanką Minecrafta na Jacex, ale z Kasią jest taki cozy vibe. A ci rizują. We made Minecraft into a cozy game. Ej, w sumie. I should call him. Pisze Zakprak. Moment słabości. Jeśli ta kanapa ci o nim przypomina, to nie dzwoń. Znaczy nie szejmuję. Właśnie szejmowałaś. No i co? No właśnie. Damn it. Dobra. Robię nam ten sufit. Co nam robisz? No dobra. Jakoś to drzewo trzeba zabudować. Ej, ale... Czy ty... Co ty zrobiłeś z tym drzewem? Co? To drzewo było grubsze. Nie, takie było. Nie było takie. Nie, zapewniam cię, że było. Ucięte jest, widzę przecież. Ale widzę, że to jest ucięte. Nie jest ucięte, ono się po prostu tak rozchodzi. I ten, to autentycznie tak wyglądają drzewa w Minecraft. Tak wyglądają drzewa w Minecraft? Mhm. Że tak od spodu? Guess. Kłótnia w domu. Kłótnia o roślinki. Znowu kot podgryzł. Nie, ale autentycznie tutaj nie gaslightuję cię. Nie jestem teraz w strefie gaslightu. Nie widzę wielkiego logo firmy ubezpieczeniowej. A, creeper tam jedno, ludzie piszą. Tak? Ale nie no, ale to tak było. I tak było jeden tyle, szerokości. Nie było grubsze. Tak? Nie było grubsze to drzewo? No dobra. Niestety nie. Okej, okay, słuchaj, komiksowe lore. Dawaj, sprzedawaj. Jest mi to. Takich dwóch artystów lubelskich. Dwóch takich. Maciek artystów. Pałka i Szymon Pietrasiewicz. Nie śmiej się z Macieja Pałki. Bardzo dobre nazwisko. Pięcioliterowe nazwisko gang. Też liczyłem właśnie. Pięcioliterowe nazwisko gang. Let's go. Yes. O, znowu mnie wywaliło. No i oni zrobili taki projekt artystyczny. Ze współpracy z miastem, że miały być komiksy na biletach. Aha. Komiksy na biletach miejskich. I o, fajne. Zrobili je. I były bardzo fajne. Mhm. Ale wywołały takie kontrowersje, że ulicami Lublina przeszła dosłownie manifestacja przeciwko
Maciejowi Pałce i Szymonowi Pietrasiewiczowi. W sensie dosłownie wszystkie ich transparenty były przeciwko tym moim dwóm kolegom. Niewiele osób może powiedzieć, że miało przeciwko sobie pikietę. Ponieważ na tych biletach kontrowersyjne treści to było na przykład to, że kibic motoru przytulał się z drugim kibicem motoru, który był czarny. Oh. Albo na przykład z kibicem, który był Żydem. No tak, bulwersujące. I był też bilet, na którym dwóch kibiców się całowało. O, co mi przypomina jeszcze jednym bardzo ciekawym lore. O pewnej tajemnicy antysemickich plakatów rozwieszanych po całym mieście. Po krótkim dochodzeniu okazało się, że drukował je w pracy pracownik muzeum na Majdanku. O kurde. Został, w sensie on drukował je w tym muzeum? Został zwolniony, tak, drukował je w muzeum. Boże, jakieś tam się odpierdalają rzeczy w tym Lublinie. I wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Nigdy się nie zastanawiałeś, dlaczego taka jestem? Nie, myślę, że to just your thing. Ale to jednak to się ukształtowano, zostałaś ukształtowana przez swoje środowisko. To nie było twoje nature, to było twoje nurture, okej. Burki pisze, że pięknie. Motor Lublin Lord też jest cudowny. Rok temu trener Motor Lublin zajebał tacką swoją prezesowi, tak że ten wylądał w szpitalu, ale prezes go nie zwolnił, bo ten trener robił zbyt dobre wyniki. Ja pierdolę, Jeremy Clarkson sytuacja. Coś słyszałam. No, tam było grubo. Słuchaj, co było większą szkodą dla młodych mężczyzn? Jeremy Clarkson czy Dr. House? Oh fuck. Mocne się wylosowało. Byłem fanem obu. Oh, honey. Kinda stylem. Znaczy nie, Clarkson jest bucem, ale... Clarksona? Okay. Nie. Ja myślę, że to zależy komu. Clarkson zrobił większą szkodę cool chłopakom, a House zrobił większą szkodę nerdom. Okej. Mm-hmm. Widzę tak to. Widzę to. Doktor House nie jest prawdziwy przynajmniej, ale ma prawdziwy wpływ na to, jak odzywasz się do swoich koleżanek. Pięknie powiedziane bardzo. Ostatnio trochę sobie przypominałem doktora House'a i zapomniałem, jak bardzo jest ten serial oprócz tego, że się źle zestarzał, ale to już pamiętałem, kiedy był emitowany. Momentami się zestarzał. To jest bardzo formulaiczny? Jak to? Tak. No ta formuła jest po prostu tak, już męczy taką bułę i to już bardzo szybko, drugi sezon już masz dość. Ale wtedy właśnie sobie przypomniałem, że to było przed tym, zanim, jak mówiłeś wcześniej, że przed tym, zanim seriale były dobre. No właśnie. Czyli, że nie oglądasz tego jako coś do binge'owania w sposób, że to jest jakaś jedna tak, solidne kino. Tak, oglądasz to jako coś, co leci akurat w telewizji. Tak, tak sobie losowo możesz wybrać. Jakieś tam wątki są jakby, wiadomo, kontynuowane, ale głównie chodzi o to, żeby sobie popatrzeć, jak Dr. House kurwa niszczy ich wszystkich. I to było spoko, że tak sobie po prostu wybrać którykolwiek. O, Jezus Maria, co to było? Co by? Coś się dzieje? Enderman, dźwięk Endermana był. Gdzieś tu się kręci, uważaj. Nie patrz na niego, jak go zobaczysz. I know. Jezu, to jest straszne. No. Czemu oni to wymyślili? Ja lubię, gdy jest taki straszny element. O, musimy pograć kiedyś. Tak. Fazmofobia. No, horror jakby dobrze wszedł. Wiesz, jak jest dobra gra? Nazywa się, czekaj, jak to było, Viscera Cleanup Detail. To jest gra, w której jesteś woźnym na stacji kosmicznej po tym, gdy wydarzyła się tam akcja gry jakiejś albo filmu. Po prostu sprzątasz te całe gor po wszystkich zajebanych ludziach, przez jakiegoś potwora. Ej, dobry, zajebiste. O, mega jakąś koncept. Grę Krypta FM polecają na czacie, też dobre, no, myślisz? No, całkiem dobra, powiem ci. Tak słyszałam. Czekaj, Clarkson miał ostatnio interesujący artykuł na temat transfobii, gdzie miał chwilę autorefleksji, miał takie, może to my jesteśmy buddies.
No way. Ciekawe, nie słyszałem o tym, że miał coś takiego. Tak, on jest... Kurde, no bo to jest taki... Lubiłem jego książki, jak byłem młodszy. Przemawiało do mnie, on był taki ponad to po prostu. Był taki spryciarz. Cwaniak taki. Cwaniak i... Chociaż już nawet wtedy jakby ta bucowatość była... Wtedy bucowatość się jest bardzo akceptowalna u takiego typa, bo no, to jest takie, normalizacja, że... bucery. No, normalizacja bucery. I słuchaj, właśnie o tym będzie mój następny film na YouTubie. Bo będzie o bohaterce literackiej, która jest reprezentacją tamtych czasów. Mm-hmm. Czyli tego, im bardziej jesteś bucem, tym jesteś fajniejszy. Mm-hmm. Im bardziej jesteś edgy, tym jesteś fajniejszy. Mm. Tylko jeszcze w wersji babskiej, czyli w wersji pick me. Więc... To brzmi bardzo dobrze. Na jakim kanale będzie można znaleźć ten film? What the fuck? No co? Hej, próbuję przekierować trochę. Hej. Daj ci. Just a guy. It's okay, Bartek. It's okay. Aha. Czekam na to bardzo. Cieszę się. Czy wiesz, że... Czy już ci mówiłam? Jak odkryłam, że mój tata lubi oglądać Netflixa w taki sposób, jak się kiedyś oglądało telewizję. Czyli? W sensie, że odpala Netflixa, odpala to, co mu wyskoczy w polecanych i bierze środkowy jakiś odcinek i sobie puszcza. No bo musi wyczaić, czy wajbuje z tym, czy nie. Ale to tyle. On, nie to, że jak przetestuje, to sobie obejrzy od początku. Nie, that's just it. No bo on wie, to jest ten człowiek, który zrozumiał po prostu, że pierwszy sezon jest zawsze gorszy. Chociaż jest to psychopata behavior, trochę jak mówi Liskaria. To jest trochę stary behavior. Trzeba się położyć na kanapie, żeby coś leciało, nie? Stary konsument mediów behavior totalnie. Mhm. Ale on tak wybiera jakoś rzeczy... I takie, nie wiem, że go tematycznie faktycznie interesują, czy on po prostu musi jak najszybciej, żeby coś zaczął leżeć? Tak, okay. to zwykle są jakieś coś, wiesz, szuguni, albo skral, no bo... który się z kimś bije, albo... No to jak no tak... tego typu rzeczy, no to on totalnie to wie po prostu, że akcja się dopiero tam zaczyna, tak? Ale kiedyś pokłóciłam z nim strasznie, bo przyjechałam i on tak Wiedźmina oglądał. Ja nie mogłam tego znieść psychicznie. Tato, błagam cię, odpal pierwszy odcinek. On tak nie wie, o co chodzi. Nie wie, co się działo. I tak zaśnie za chwilę na kanapie. Kurde, źle to zrobiłem. Albo mnie trollował. To nigdy nie wiadomo. No bo starzy też mają... Właśnie, bo to jest też taka rola dla nich. Dla starego rola telewizora i serialu jest taka, że sobie fajnie zasnąć do tego. Tak. To jest, no właśnie, vibe enjoyers. No właśnie, vibe enjoyer. I co, jak słuchasz podcastu True Crime, to musisz od pierwszego odcinka, czy tak sobie po prostu wybierasz, o, przy tym będzie mi się dobrze zasypiać. Ja mam też czasem tak, że jak mam rzecz taką, przy której zasnę, to staram się wybrać, że to nie była jakaś super interesująca rzecz. Strasznie tu coś zjebałeś. Nie strasznie, tylko trochę, ale tak. I nie zjebałem, okay, tylko popełniłem błąd. Ale tak. Giga Koks Krzysiu, dziękuję za złote 80. Dziękuję. Nauka komunikacji przez czat. Przez streama w Minecrafcie. Nie zjebałem, tylko popełniłem błąd. Koralowal go przed tego właśnie zasypiam przy streamie. No widzisz. Nie, ja zwykle puszczam sobie losowego coś na YouTubie, tylko że potem algorytm leci i ja nagle potem się budzę, na przykład w środku nocy do czegoś bardzo dziwnego, albo śnią mi się dziwne rzeczy. Czy grałam w The Inquisitor? Owszem, nawet na streamie, tylko że ta gra jest zjebana i nie bardzo się w nią da, ja bardzo chciałam grać w nią dalej, ale się nie aż da. Tak technicznie jest jakby problem, żeby w to grać w ogóle, czy? No nie pamiętasz, jak biegałam po tym labiryncie, na przykład chyba byłeś wtedy akurat na czacie, jak biegałam po tym labiryncie i po prostu już nie wiedziałam co dalej, Tam gdzie jakiś dar ktoś, że nie znajdziesz mnie! To pamiętam bardzo dobrze niestety. Nie, ty masz tak bardzo głos jak on. Nie rób tak więcej. Dobrze. PTSD. Boże.
Przepraszam. Po prostu bardzo dobrze zapamiętałem, jak on mówi, ponieważ to leciało kurwa non-stop przez pół godziny, non-stop. Kiedy się tak, już kupiłaś w tym. Jak ci się podoba nasz dom? Kurde, no, ten... To drzewo przechodzące przez szklany dach, takie oranżeria vibes. A vibuję z tym. Jakieś meble, coś tego jest ten? Tak, właśnie myślę o tym, co by tu zrobić. Jest boazeria kilka... też. No taki mój element. Czekaj, jak zrobić stolik? Myślę. Generalnie nie ma, nie ma mebli w tej grze, nie? Ale... So, ludzie mają sposoby na to, żeby robić rzeczy meblopodobne. Mhm. Sugerują nam ludzie kwiatki. O, to jest bardzo dobry pomysł. Tam w jaskini na dole były jakieś kwiatki. I na ale może są gdzieś jeszcze. To poszukaj. Idę poszukać. Dobra. Idę ale zbierać przygoda. Naleśna rusałka, ten. W końcu grindset. Znaleźliśmy dla mnie jakieś babskie zajęcie. Dokładnie, rusałka grindset. I'm all about the dryada. Just the dryada things. Burki, pisze, w ogóle zauważyłam, że film na faktach to najbardziej stary bait, jaki może być. Oj, tak. Jak film na faktach jest, to. No bo się nie gubi w fabule, tak? I coś tam zna jakiegoś tego typa skądś, to. Faktycznie tak jest. O nie, słyszę jakiś... A! Jezu, czemu oni, co oni tu robią? Przecież jest dzień, Bartek. Już właśnie nadchodzi noc. A co to jest? Co cię atakuje? Zombie. No... A, właśnie, bo jak jeszcze w cieniu się jakiś zombie schowa, no to wtedy go słońce nie zabija i on przeżyje. To... Trzeba go wyciągnąć na... Takie mechaniki. O właśnie, mówisz, że kota znaleźć. No, to byłby dobry pomysł. Można sobie złapać kota? Można mieć psa. How cute. W sumie wiesz co, to zaczyna wyglądać jak sala weselna, jakbyśmy zaczęli takie, po prostu wzięliśmy kredyt, żeby stworzyć salę weselną. I będziemy tutaj mieli restaurację. Musi przyjść Magda Gessler, musi przyjść do nas. I to kurwa naprawić. Bo na mnie idzie. I powiedzieć, mam kwiatka, ale nie mam jak go postawić. Jak to się robi? Doniczkę, wiesz co trzeba, zaraz ci zrobię. Oh fuck. Tylko najpierw, patrz to. Kurwa, co ja robię? No, co robisz? O! Lounge. Wow! No. Nie da się usiąść, ale... czekaj, już robię... Tak, dosłownie zamknęłam drzwi przed nosem zombiakowi. That was sassy. Nie bejtuj ich, one się wkurwiają potem. Okej. Znaczy... Nie ma takiej mechaniki, po prostu. Zouza behavior. Getting zouzy with it. Czekaj, co miałem zrobić? Zapomniałem. A, klej. Zrobić... wziąć... glinę. Węgiel mi się skończył w ogóle. Nie ma w skrzynce już węgla? Nie, wiesz co, użyłem cały, ale mamy jeszcze... Nie ma. Drewno. O, brick? Mam brick, słuchaj. Co można zrobić z brick? Co można zrobić z brick? Bricks. Trzeba cztery połączyć, a... Czekaj, doniczka. Muszę zobaczyć w necie pot. Babis i sitek usługi weselne. Nie, ja mam inny pomysł na nazwę. Dawaj. Zajazd imaginarium, bar i obiady domowe. To jest to. To jest to. Dobre. Dobra, skąd wymyśliłaś? Nagły przypływ inspiracji, I guess. Bardzo dobre. Nagły przypływ imaginacji. Dobra, gdzie stawiamy doniczkę? Na stoliku. Ale tylko, że nie może na stoliku, bo stolik nie jest do końca stolikiem. No to tu po dwóch stronach drzwi. Okej. Okay. Dobra, już robię drugą. Jezu, jak to wygląda? O mój Boże. Ślicznie. Czy sala weselna organizuje walentynki dla singli? Tak. Speed dating. O kurwa. Śmieszne musi być speed dating. Byłeś kiedyś? Nie. Nie byłeś, skoro mówisz, że śmiesznie musi być. A ty byłaś? No nie, bo ja jestem chronicznie w związku.
Widzisz, będę musiał iść zobaczyć, jak to jest. A podobno są w buwie czasami, tylko właśnie koleżanka była i strasznie sami intelektualiści tam są. W sumie, no nie wiem, poszła na speed dating do buwu, więc... Czego się spodziewała? A nie, po prostu mieli pewnie jakieś formułki takie do rizowania, a później się ich pytasz o szczegóły, to nie wiedzą, co mówić. Bo kurde, widzę trzeba... coś nad drzwiami, coś musimy fajnego zrobić. Dobrze. Możesz taką półkę i coś na niej postawić. Można taki na przykład frez. Frez? Tak byś to określił. Rzucam słowami losowo. Leave, love, love, to powinno być. Co mi przypomina o naszym domku w Terrarii? Ej, robimy oddzielny stream na Terrarię, czy jeszcze dziś idziemy do Terrarii? Ja myślę, że oddzielny, bo już jest w sumie zaraz północ. No, w sumie. Ty, ale strasznie creepy jest z tymi wielkimi oknami, jak widzę, jak zombie nam chodzą przy chacie. Jeszcze to, że mamy taki, wiesz, opuszczony dom trochę jakby o level, o pół levelu w dół. I jesteśmy centralnie tak na poziomie zombiaków. To prawda. Stolski mówi, żeby zrobić telewizor. Żeby stary miał gdzie zasnąć. No, pewnie jest jakiś bloków, które przypominają telewizor. Zaraz coś myślę. Tylko skończę tam robić wokół pod sufitem. O. Rok pisze, że trzeba trafić na odpowiednie towarzystwo, bo jednak często self-contained community jest w tych speed datingowych miejscach. To po co oni tam dalej... To nie mogą iść na piwo po prostu do baru, jak już się znają, kurwa? Zakaz powinien być. Trzy razy możesz przyjść i wypierdalaj. Dokładnie. Jakby mi się chciało poflirtować z przyjaciółmi, to bym po prostu wyszła w środę na telefonie, kurwa. Dokładnie. Speed dating to buwy. Po prostu ich sposób na spotkanie... Jezus, Maria. Idźcie na kręgle. Spotkanie się. They should just date each other. Tak, oni po prostu się spotykają za każdym razem na speed datingu, jakby omijając to, że mogą po prostu się umówić poza. Oj, potrzebują pretekstu, tak? O, ty też tu jesteś, wiesz, żeby taki pozór przypadkowości, tak? Cute. Ej, śmiesznie to wymyśliłeś. Ty wiesz, co powinniśmy mieć? Powinniśmy mieć conversation pit u nas w domu. Dookoła tego drzewa. Dawaj, w sensie strefa gaslightu, dobrze. Można to też tak nazwać. Czekaj, czy mamy wełnę? Chyba już nie mamy więcej wełny. Trzeba by znaleźć owieczki i je tutaj przyprowadzić, żebyśmy mogli sobie robić wełnę. Możemy mieć owieczki. Możemy. Możemy też krówki hodować. Mam pomysł. A nie, bo nie mam opa. Muszę sobie opa dać, czekaj. Zmienię chyba... Chociaż nie, bo zaraz będzie dzień. To już nie ma co. Potrzebuję siekierki i potrzebuję kilofa. Zrób mi. Możesz sobie zrobić, spróbować. Jeśli chcesz, się nauczysz. Dam nie. ci rzeczy. Ej, piszą, że są różowe owce. Masz. Są. O, dziękuję. Czy będzie basen? Kurde. Siekierka? Cały przeszklony. Masz. O, dziękuję. Bier. Nie wracaj mi tu. Dopóki nie przyniesiesz 30 staków. Nie zrobię drewna. Conversation pit. Tak. Dlaczego Kasia nie ma ładnego okienka Windows XP, jak ty masz? Dostanie następnym razem, jak będziemy streamować. Wziąłem ją na test, tak. Nie chciałem tutaj już za bardzo angażować, że ona by miała tutaj wracać na jakąś część streama. Ale później zrobiła ten conversation pit i stwierdziłem, wiesz co, dobrze. Już postanowiłeś się publicznie przyznać do mnie. Czy istniejesz? Rozumiem, że to nie jest łatwe, jakby znowu się da skancelować za coś, tak?
Znowu będzie się trzeba wstydzić za nią. Hmm. No cóż, niech będzie. Patrz to, zobacz co zrobiłem. Zresztą odjebałem. Co zrobiłeś? Dookoła? Mikroagresja w patriarchacie, be like, szklane sufity i brak okienka Windows XP na kamerce. No, zrobiłem tak dookoła. Całkiem zajebiste. A dziękuję. Słabo mi idzie z tym conversation pit. Potrzebujesz conversation? Podczas robienia conversation pit? Nie, potrzebuję... Najlepiej, żeby tu to siedzonko było tak w połowie, bo jest za głęboki trochę, nie? Tak, ale można zrobić... O, no tak jak ty tu zrobiłeś tutaj. Tak dobrze. Jak ty tu zrobiłeś, to tak to trzeba patrz. Tu zrobić. Gdzie mamy to drewno? Już robię. Bo można zrobić slaby i one wtedy są połowy wysokości normalnego tak. bloku. Takie coś cię dokładnie interesuje? Dokładnie tego potrzebujemy. To mnie interesuje. Dobra. To już ci robię. O, czat sugeruje, że ja powinnam mieć z Visty okienko, a nie z XP. Okej. To jest dobry pomysł. Ludzie się ze mnie śmieją, że kilofem drewno bije. Do your thing. Proszę, rzuciłem ci. Tu masz. O, dziękuję. Masz te i schodki. Ekstra. Kasia Frutiger Aero. Totalnie Kasia Frutiger Aero. Jeszcze z takim delfinkiem. No ten styl graficzny. A, Jezu, tak, on się tak nazywał. Vista Daughter czy XP Son? Udekoruj tu, gdzie piecyk jest, bo brzydko. Tak, ale to jest takie przejściowe miejsce. A tam jest pomieszczenie gospodarcze totalnie, na razie może być brzydko. Zawsze ale... jest jedno takie w domu. No mają trochę racji w tym. Generalnie trzeba będzie niedługo do podziemi zejść po więcej węgla. O demet, to następnym razem. Spoko, spoko. Chciałem kobla zrobić, żeby był... Yo, it's looking good. Bartek, powiesz tej wystawie? A, dobra. O wystawie. Nawet tak, nie chcę komentować. Tak, opowiesz tej wystawie, baw się dobrze. Szczerze pytanie, bo jest ciekawa. Tak, no odbędzie się 5 kwietnia. Się zaczyna. I ona będzie w przeciągu, gdzie... Śmieszne, zostałem zaproszony będąc na finisarzu ich poprzedniej wystawy, która była, nazywała się Niedziela Wieczór i była o no, życiu w blokowisku głównie. Bardzo dobra wystawa zresztą i bardzo fajna przestrzeń, Galeria Przeciąg, bardzo polecam, na Marymoncie. No i właśnie będąc na finisarzu spytano mnie, czy chciałbym może wziąć udział w kolejnej wystawie, której tematyką będzie zabawa, zabawki i czasy przedszkolne. No i pogadaliśmy trochę, stwierdziłem, że może to być fajne miejsce, żeby wystawić zawodników z walk zabawek, żeby byli do zobaczenia. I tak właśnie będzie. To się właśnie znajdą. Plus masa innych osób artystycznych będzie tam brała udział. Jest to wystawa zbiorcza. Ludzi o wiele bardziej utalentowanych ode mnie. Więc przy okazji zobaczycie sobie trochę prawdziwej sztuki. Jaki skromny. Co? Nie, śmiesznie było, jak ci to zaproponowali, bo było takie... No, a następną wystawę robimy o zabawkach. I taki zerk, wiesz, tylko podstawić ten dźwięk z TikToka, taki puf. No cóż, nie odmówię. Czuję się zaszczycony w ogóle, bardzo fajnie. No zobaczycie. Kurwa, źle postawiłem, czekaj. Widzisz, jak obudowałem fajnie? Właśnie zastanawiam, co ty tu kmisz. No tak, obudowałem to drzewo, żeby nie był ten. I tutaj właśnie jeszcze daj te. Wiewiórz się dar, wypuściłam go. Chyba za darmo wjazd na wystawę, nie? Tak, tak. A tu ta dziura, to... No to ty zostawiłaś się, jeszcze nie zrobiłaś jej.
Myślałem, że ty masz jakiś pomysł na to. No, bo ta dziura tam miała być. Aha, że to ma być... Tak, Bartek, bo tam mają być siedzenia. Ja głupi? Dobra. No. Okej, okay, obrażam się, wychodzę. Nie mówiłam, że głupi, tylko... It was the implication. To tak miało być. Proszę, zrób. Jeszcze ci rzucę więcej tych, proszę bardzo. No, taka mądra jesteś, proszę. No proszę. Oj Boże, no bo coś ci powiedzieć, to już, już nic nigdy nie powiem. Dobrze, wracam do kopalni, bo chyba tylko tam się nadaje. Boże. Raz spróbowałam po swojemu zrobić. To przyszedł i zaczął mi... Nawet nie spytałeś. Nawet nie... Kasia, czy ty... Nie pomyślałeś, że może ja wiem, co robię. Czy ty widziałaś ten... Co? Co ci wysłałem ten odcinek? Jestem, jaki jestem. Gdzie... Jezu, widziałam. Jezu, to straszne było. O mój Boże. Czy ty już to oglądałeś na streamie? Nie, nie oglądałem, możemy to obejrzeć w sumie. Ej, robimy to, dawaj, bo to jest... Nie... Ja... Teraz? Ja pierdolę, dawaj, no. Dobra. Dwa, watch together. Lecimy.